A patronami i patronkami imiennymi odcinka są Marcel Marszałek, Foka i Morświn, Emi od Protur, Wyjazdy Kolarskie, Mięszko Minkiewicz, Jacka z Kolumbii, Twinsies, Drugie życie książki w ciele plakatu, Karolina Wielbacka-Lamus, Zofia Zin, Kasper Kopeć, Paweł Maciejewski, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Państwo Kudelscy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Grzegorz Kyc, Lepszy niż nic, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Kotek Marszal, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Kicia Pestka, Malina Dunajska, Web96.pl, blog o dawnym internecie, Miś Misiowa i Misio Junior, Sylwia Trzepizur, Ewenement, Król Julian Copywritingu, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza oraz Julia Druszcz. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcastex. Podcast o latach 90. i zerowych. Bartek, mam do Ciebie na początek takie pytanie, które mogłoby być jednocześnie nazwą konferencji naukowej. Otóż Bartek, masoni, realne zagrożenie czy dziecięca igraszka? Słucham. Mateusz, to przede wszystkim musiałbym sprowadzić na taką konferencję kilka znamienitych osób. Trzeba byłoby kilka z tych osób wykopać z grobów, wydaje mi się, bo nie wiem, czy też w sumie dzisiaj to jest już wciąż temat, który jest popularnym tematem, wydaje mi się, dyskusji uniwersyteckich na niektórych wydziałach w Polsce. Pytałeś o tę nazwę? Nazwa super, moim zdaniem, bardzo mi się podoba. Masoni, szanse i zagrożenia, jak najbardziej. Tak jest, no myślę, że te osoby, które trzeba by ściągnąć na konferencję, przynajmniej część z nich miałaby to samo nazwisko. Na pewno byłyby tam jakieś pokrewieństwa, powinowactwa. No i dzisiaj taki rodzinny odcinek Podcastexu, prawda? To nie jest odcinek o rodzinie zastępczej. Taki się pewnie pojawi w przyszłości, bo chcecie i my chcemy. Ale dzisiaj porozmawiamy o Romanie Giertychu, ale ogólnie porozmawiamy na temat rodu Giertychów, tego szlachetnego polskiego rodu z licznymi patriotycznymi tradycjami, prawda? No i porozmawiamy głównie, nie wyłącznie, ale głównie o męskiej linii tej rodziny. Jakoś tak się wydarzyło, zresztą, no bo tak, dotarliśmy na przykład do drzewa genealogicznego klanu Giertychów, no i rzeczywiście tych osób jest sporo. To jest w zasadzie kilka drużyn piłkarskich, można byłoby z tego utworzyć. Wydaje mi się, że można byłoby też zrobić taką przeróbkę czołówki do Familiady, że tam ci wszyscy ludzie tam ciągną sobie tę rzepkę, tylko że w tej iteracji to wszyscy by ciągnęli tę rzepkę w jedną stronę i wciąż by nie mogli wyrwać jej, nie? Więc wydaje mi się, że to w ten sposób mogłoby wyglądać. Będziemy cofali się w ogóle w tym podcastekście chyba tak bardzo, jak się nigdy nie cofaliśmy, bo do XIX wieku i do początku XX wieku, ale tylko na moment, spokojnie, to nie jest jakiś tam podcast historyczny. Powiem tylko, że tak patrzę teraz na drzewo genealogiczne, które znalazłem w książce Zmów Zdrowaśkę, taki jest tytuł tej książki, to jest historia Marii i Jędrzeja Giertychów. Jędrzej Giertych, znaczy to są dziadkowie, tak, po prostu Romana Giertycha. Jędrzej i Maria mieli 9 dzieci i to jest chyba rekord giertychowy, ale takie sytuacje typu 6 dzieci, 7 dzieci tam w tym klanie zdarzały się dość regularnie, no i bardzo fajnie, jak ktoś tak chce, to super, nie będziemy się tego absolutnie czepiali, ale tak, rodzina Giertychów jest niezwykle płodna, ogólnie, jeśli chodzi, prawda, w takim znaczeniu prokreacyjnym, ale jest też bardzo płodna literacko, prawda, i książkowo, publikacyjnie, bo jeśli chodzi o autorów i autorki książek należące do tego klanu, no to jest ich sporo. Mamy Jędrzeja, który jest dziadkiem Romana, jak powiedziałem wcześniej, to jest ważna postać Polskiego Ruchu Narodowego, o tym za chwileczkę. Maciej, jego syn, też ważna postać, troszkę się o nim rozwiniemy. Ale jest na przykład też Wojciech, który jest bratem Macieja, czyli ojca Romana Giertycha. To jest duchowny katolicki, który jest autorem takich katolickich pozycji, takich jak Wiara i odpowiedzialność na przykład, albo Wiara a uczucia. Tę drugą miałem w rękach, fantastyczna. Ona tłumaczy, jak sobie radzić z tym, że czasami nie radzimy sobie z uczuciami, wiara w Boga jest trudna, no i co tutaj zrobić z tym faktem, tak? Jest też Piotr, który jest młodszym bratem Romana. To jest teolog i katecheta, który pisze książki dla dzieci. Na przykład jest taki cykl o piracie, który się nazywa Kapitan Piszczel. nie? I to jest właśnie jego autor. I tam on też pisze książki dla dzieci takie katolickie, typu Jacek, Kasia i ich msza. Jest Anna, starsza siostra Romana, jest Marian, najstarszy z rodzeństwa Giertychów, tego, znaczy najstarszy brat Romana, profesor botaniki, który w ogóle ma, to jest autor jakichś 120 prac naukowych. Jest Barbara, czyli żona Romana, która napisała książkę prawniczą, więc jest tego bardzo, bardzo dużo. I rzeczywiście, jak się wpisze w wyszukiwarkę biblioteczną nazwisko Giertych, to wychodzą dziesiątki pozycji, jeśli nie ponad 100. Prawdopodobnie ponad 100, szczerze powiedziawszy. Ale jest też wydawnictwo Giertych, które no, pozwala na taką płodność właśnie, no, taki wydawniczy. To mi się podoba, bo to jest dzięki temu przynajmniej wszystko bardzo transparentne i ja to bardzo, bardzo cenię. To nie jest jakiś klan urwisów, to jest poważny ród z wielkimi tradycjami. No właśnie, jak wielkimi, wspomniałeś już o XIX wieku. Rozmaite rzeczy się wtedy działy, no co wam będziemy opowiadać, tutaj długo by mówić, no ale wtedy to właśnie żył i funkcjonował Franciszek Giertych, który no właśnie tutaj jest tak naprawdę, jeśli chodzi o tę rodzinę, takim inicjatorem tego narodowego lotu, który tak naprawdę w XIX wieku się rodził i tutaj nie chodzi tylko o koncepcję narodu, o wiosnę ludów i tak dalej, ale też o taki czysto lokalny fakt, jakim jest no, powstanie Związku Młodzieży Polskiej Z w roku 1887 i ta data, no symbolicznie przyjmuje się tę datę za taki początek, za taki po prostu kamień węgielny tego polskiego ruchu nacjonalistycznego. No i co? Franciszek Giertych urodzony w roku 1868, czyli hej, dokładnie 100 lat przed tym, jak wydarzyły się rozmaite przykre, antysemickie rzeczy w Polsce, ale to jest przypadek. Też magia, o tym swoją drogą. Magia liczb, numerologia, ale my nie o tym. No ale na czym opieramy wiedzę na temat poczynań Franciszka Giertycha? No przede wszystkim na wspomnieniach jego syna Jędrzeja Giertycha, które zostały opublikowane w latach 30. w warszawskim Dzienniku Narodowym i w tych wspomnieniach czytamy o tym, że pamiętam, że gdy w rocznicę 300-lecia panowania Romanowów funkcjonariusze fabryki zbyt gorliwie spełniając żądanie powiesili flagę rosyjską na szczycie głównego gmachu fabrycznego. Ojciec demonstracyjnie kazał tę flagę zdjąć i to jest jedna inba, ale było tych inb więcej, bo pisze dalej syn Franciszka Jędrzej. Pamiętam również fakt, który jest jednym z najbardziej wstrząsających wspomnień mojego dzieciństwa. Gdy w roku 1906 czy też 1907 bojówka socjalistyczna zjawiła się w Porębie i w czasie przerwy śniadaniowej, gdy fabryka była niemal pusta, dokonała ekspropriacji kasy fabrycznej. Ojciec mój zawiadomiony telefonicznie, uważając za swój obowiązek bronienie powierzonej jego pieczy własności prywatnych właścicieli, nic wspólnego z rządem rosyjskim. Na marginesie strasznie długie zdania pisał Jędrzej Giertych. Tak się pisało. Czy którymkolwiek innym, no tak, kto tak pisał, ten tak pisał. Czy którymkolwiek innym rządem zaborczym nie mających wybiegł z domu i sam jeden z rewolwerem w ręku zaatakował z odległości kilkunastu kroków wycofującą się z fabryki z łupem bojówkę złożoną z 7 czy 8 ludzi i ustąpił z pola dopiero po wystrzeleniu ostatniego ładunku. Scenę tę widziałem przez okno, a potem nieraz oglądałem ślady licznych kul socjalistycznych w płocie, które jedynie istnym cudem ojca mego nawet nie drasnęły. No, czyli jakby to wskazuje na to, że jebanie socjalistów miało już swoją taką bogatą tradycję w tej rodzinie Giertychów. I tutaj taka ciekawostka. Jest taki tekst Adama Tycnera pod tytułem Realizm Giertychów, on został opublikowany w Rzeczpospolitej. Tam jest podana inna data tego wydarzenia, ale to nieważne. W każdym razie w tym tekście czytamy. Jędrzej Giertych opowiadał później, że jednym z napastników był dziadek Jacka Kuronia, bojowiec z PPS. Wywiązała się strzelanina, w której uczestniczył Franciszek Giertych, ale socjaliści byli górą i uszli z fabryki, kradnąc z kasy pancernej 10 000 rubli. Czyli brawura, ale taka niekoniecznie przynosząca efekty, jak tutaj czytamy. No i ten wątek, nazwijmy go nieładnie kuroniowym, wraca w wywiadzie Rzece z Romanem Giertychem. Roman Giertych między prawem a polityką, to jest książka z 2013 roku, tam też pojawia się inna data tego wydarzenia, ale to nieważne. W każdym razie pojawia się tutaj takie zagajenie. Tradycje walki z komunistami pana rodzina ma bardzo bogate. I odpowiada Giertych, a z socjalizmem jako takim bardzo długie. Jako przykład mogę podać, że mój pradziadek Franciszek Giertych, twórca i dyrektor, streszcza to wydarzenie, z bronią w ręku bronił fabryki, gdy jednym z atakujących mógł być wieczny dziadek Jacka Kuronia. Sam Kuroń w opublikowanych wspomnieniach opisuje te bandyckie napady swego dziadka w Zagłębiu podczas rewolucji 1905 jako rzecz chwalebną, więc mamy tutaj już zakreślenie tych frontów, mimo że to jest 2013, tak? No. Więc Roman Giertych będzie bardzo fajnym demokratą w tamtym czasie już, ale po pierwsze, jeśli chodzi o legendę, taką, jakiś taki mit założycielski, nie wiadomo dokładnie, w którym roku się to wydarzyło, a jeżeli był tam jakiś... 3 teksty i 4 daty. Dokładnie, jeżeli był tam jakiś przodek Jacka Kuronia, to cholera wie, czy to dziadek, czy to brat dziadka, no bo tutaj mamy dwie różne wersje, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że po prostu Czerwonych się, proszę pana, goniło z pistoletem samemu przeciwko 8 osobom i mając tego typu legendę w rodzinie, gdzieś mieć coś takiego z tyłu głowy, no to już jest jasna sprawa, co będziesz robił w życiu. Zostaniesz... kim tam zostaniesz, to się oczywiście dopiero okaże. Tak, no jeśli tutaj, bo to oczywiście to jest jakiś tam, tak jak powiedziałeś, kamień węgielny wkopany pod klan Giertychów, natomiast no... I jedynym jakby świadkiem tego wydarzenia, który w ten sposób je opisywał, był Jędrzej Giertych, tak? No i nie wiem, no. Powiem ci, że jak czytam Twittera Romana Giertycha, to jeśli prawdomówność obu panów jest zbliżona, to ten kamień... Ja nie wiem, czy ta legenda jest na pewno... Czy to w takim dokładnie było... Takiej dokładnie przeszło formie, czy to był sam jeden przeciwko 8 osobom i tak dalej. Czy tam w ogóle był ktoś z Kuroniów? No pewnie był, no bo to jeszcze inne źródła podają, tak? Ale... Jasne, tak, tak. Ale widzisz, no tak jak powiedziałeś, wspominał o tym Jędrzej Giertych, czyli jakie jest tutaj źródło? Źródło jest... Mój stary mi opowiadał. Tak. A wiadomo, że ojcowie mają tendencję do takich, wiesz, do takiego jakiegoś chanson de geste, jak opowiadają o swoim tam młodym czasie, nie? O młodości, o dojrzewaniu, więc no nie wiem, nie chcę szargać pamięci przodków, nie? Bo wspomniałeś, że Franciszek urodził się 100 lat przed pewnymi wydarzeniami, no muszę ci powiedzieć, że jeśli mówimy tutaj o początku Ruchu Narodowego 1887 rok, no to 100 lat później urodził się kto? Ja. No i tutaj, prawda, też koło się też zamyka, jakiś tam symboliczny, magia liczb, tutaj to wszystko działa. No i tak, no przejdźmy do kolejnego z wielkich Giertychów, no, czy do wielkich, w sumie nie wiemy, czy tamci byli wielcy. Wiemy, że wielcy są niektórzy z dziś żyjących. Natomiast mówimy tutaj o Jędrzeju Giertychu, czyli właśnie o mężczyźnie, którego wcześniej wymieniłeś. To jest syn Franciszka, rocznik 1903, no, który był postacią już zdecydowanie mniej anonimową od Franciszka. Gość miał na swoim koncie mnóstwo tekstów bardzo ważnych dla polskiej myśli narodowej. Jest niezwykle istotną postacią związaną ze stronnictwem narodowym. Był bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego. No po prostu Mateusz, możecie powiedzieć, że pełen zestaw, prawda, musiał to być wspaniały człowiek. Tak opisuje go Tycner we wspomnianym wcześniej przez ciebie tekście opublikowanym w Rzeczpospolitej. Erudyta, poliglota, publicysta historyczny, a jednocześnie człowiek pamiętliwy, który latami rozpamiętywał zadawnione spory, zatwardziały antysemita i tropiciel spisków żydowsko-masońskich. Całe życie związany był z endecją, nawet swoją przyszłą żonę poznał na zjeździe obozu Wielkiej Polski. Te podobie, takie pewne echa, takie rymy będą pojawiały się w życiorysach kolejnych Giertychów. No, ale zaspoileruję, Roman Giertych poznał swoją żonę na jakimś młodzieżowym zjeździe Młodzieży Wszechpolskiej, tak? Więc takie rzeczy się działy. No i cóż ten Jędrzej Giertych robił w czasie wojny? No, bił się i to był taki bardzo proaktywny, jeśli chodzi o to, że pchał się na front i czasami nawet mając jakąś tam zacinającą się, proszę pana, pokawkę, to i tak na ten front jechał. Po wojnie wyemigrował do Londynu, jak się później okazało, dożywotnio. Zmarł w roku 1992, no i właśnie miał 9 dzieci. I jednym z tych 9 dzieci był Maciej Giertych, ale zanim o tym, to trzeba jednak wspomnieć, że Jędrzej Giertych w swojej publicystyce przedwojennej, jak twierdzi Tycner, wyrażał podziw dla hitleryzmu, włoskiego faszyzmu, a przede wszystkim dla hiszpańskich karlistów oraz dyktatury Salazara w Portugalii. Deklarował się jako zwolennik ograniczonego rasizmu. Pisał, że, tu cytat, Żydzi jako siła polityczna są wrogiem Polski i są obcą siłą w polskim zbiorze politycznym. Opowiadał się przy tym za ich pełną asymilacją lub emigracją, lecz w ówczesnym klimacie politycznym nie był to postulat skrajny. Tak, to trzeba wspomnieć, że rzeczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym to nie jest jakoś bardzo dziwne, że ktoś tam był, osoba publiczna była antysemitą. To były chyba takie czasy, obawiam się, jak się czyta teksty o tamtych latach, że rzuciłbyś kamieniem w tłum ludzi i prawdopodobnie miałbyś dużą szansę na to, że trafisz w kolano albo w piszcze. Tak, to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że no, Hanka Ordonówna zapierdala, jest super, nie? I jeździmy po prostu w szalikach. Nie do końca, tak? Rzeczywiście to nie był jakiś taki arcyniepopularny pogląd. Swoją drogą, a propos tego, że deklarował się jako zwolennik ograniczonego rasizmu, to wtedy mówisz, że odwracasz tę figurę i mówisz, że jestem rasistą, ale... I potem już argumentujesz, żeby to troszkę zmiękczyć. Potem ograniczenia. Tak. Nie jesteśmy rasistami, uważamy, że przynależność do narodu to jest fakt przede wszystkim duchowy, na drogi myślowe odbiegające jak na przykład teorie hitlerowskie od pionu doktryny katolickiej nigdy nie zejdziemy, pisał przed wojną w książce o wyjście z kryzysu. No i tak, no i co tam jeszcze w tym tekście wspomnianym z Rzeczpospolitej, no mamy jeszcze jakieś takie dalsze losy Jędrzeja Giertycha już, prawda, w takim no, późnym, prawie schyłkowym PRL-u. Otóż Jędrzej Giertych, jak czytamy dalej u Tycnara, w 1982 roku opublikował broszurę Co robić, w której pisał, że Jaruzelski jest najbliższy temu, co odpowiadałoby polskim dążeniom narodowym i poparł wprowadzenie stanu wojennego. Komuniści wykorzystali później te deklaracje, drukując fragmenty broszury Giertycha w Żołnierzu Wolności, tubie propagandowej reżimu. I w tym tekście pojawia się też komentarz historyka profesora Jana Żaryna, który tutaj oczywiście mówi o Giertychu, że no tak, no on musiał ogólnie i mówi dokładnie, że przede wszystkim uważał on, że w długiej perspektywie Polska musi porozumieć się z Rosją. Podkreślanie wspólnych polsko-rosyjskich interesów było w jego mniemaniu nieodzowną częścią politycznej koncepcji Romana Dmowskiego. Problem w tym, że dla Dmowskiego przymierze z Rosją nie było dogmatem, tylko doraźną taktyką, dodaje profesor Żary. No tak, problem też pewnie był taki, że też kurwa świat w 80-tych latach troszkę w innym miejscu niż ten, ale no nie szkodzi. Są też oczywiście jasne momenty tego życiorysu. No, w książce Żydzi w Polsce już na pierwszej stronie widzimy wspólne zdjęcie Jędrzeja Giertycha, jego małżonki Marii i znanego nam doskonale Ojca Świętego Jana Pawła II, to jest rok 81. Także no, taki bogaty życiorys. W ogóle to jest bardzo ciekawe, jak się te losy Jędrzeja Giertycha plotły, no bo z jednej strony właśnie tutaj wsparcie Jaruzelskiego, Jaruzelski jako, prawda, tutaj kontynuator polskiej myśli narodowej, nie wiem, Wojciech Jaruzelski poczułby się obrażony chyba tak naprawdę tym sformułowaniem, chociaż nie, no wykorzystywali to potem, więc... Czy ja wiem. No. Tak, no a z drugiej strony, no właśnie spotkanie z papieżem w 81. To jest w ogóle bardzo zabawne. My to wrzucimy na naszego TikToka i na naszego Instagrama, że jak się otwiera książkę Żydzi w Polsce, to masz wielki napis Żydzi w Polsce na okładce, otwierasz książkę, strona tytułowa Żydzi w Polsce, przewracasz stronę, a tam Giertychowie z papieżem, nie? Z Janem Pawłem II. Tak. Tak, no a z trzeciej strony właśnie te takie zarzuty, no bo też Jędrzej Giertych uważał, że Solidarność była zdominowana przez KOR, która jest organizacją kryptokomunistyczną, żydowską i masońską, tak? No jeśli KOR jest zły, bo jest kryptokomunistyczny, a Jaruzelski jest git, no to ja nie do końca rozumiem, no ale to jest jakby, zakładam, że to są bardzo skomplikowane sprawy zawarte, prawda, w książkach Jędrzeja Giertycha. Trzeba przeczytać jedną z jego kilkuset książek, no bo rzeczywiście on, nie wiem, czy wydał kilkaset, ale wydał dziesiątki publikacji różnorakich i setki tekstów, które no, były niezwykle istotne i dla rodziny Giertychów, i dla polskich narodowców. No i docieramy w ten sposób do Macieja Giertycha, którego tutaj już słuchacze mogą kojarzyć nieco lepiej. To był, przypomnijmy, w 2005 roku kandydat na prezydenta. Maciej Giertych, ojciec Romana, urodzony w roku 1936. Niezwykle przystojny mężczyzna, co mamy przed sobą aktualnie. Są takie 4 zdjęcia, jak Maciej Giertych w młodości kombinował ze swoim zarostem. I każda z tych, moim zdaniem, każda z tych wariacji zarostu jest niezwykle hot, muszę powiedzieć, więc nie? No ładny chłopak. Elegancki chłopak, tak, elegancki chłopak. Tak. Później ta stylówka już nie była taka ekstrawagancka. Może stwierdził w pewnym momencie, to jest jakieś po prostu bikiniarskie, coś tam. I tam w latach 50., 60. już przestał, ale to było efektowne. No tak. Nie, no wiesz, mieszkał na Wyspach i w Toronto, więc może tam sobie pozwalał na trochę więcej. To prawda, to jest właśnie postać z jakimś takim po prostu zaoceanicznym życiorysem. No prawdziwy internacjonał. Tu wspominaliśmy chyba o tym, że Jędrzej Giertych wyemigrował po wojnie do Wielkiej Brytanii, no i oczywiście jego dzieci z nim, jak się można domyślać, więc mieszkał sobie Maciej Giertych w Londynie. Jakie to było dzieciństwo? Bo tutaj też mamy rozmaite źródła, które wskazują na to, że interesujące. Mamy książkę Macieja Giertycha, Tajemnice rodziny Giertychów, wspomnienia Nestora Rodu. I tutaj czytamy o tym wyjeździe. Tata ulokował nas z bagażami w przedziale, a potem wrócił jeszcze na peron po swoją teczkę, która stała na ławeczce na peronie. Byliśmy zdumieni, że w Anglii można tak zostawić teczkę i nikt tego nie ukradnie. Niestety, w tej mierze dzisiejsza Anglia to już nie ta z 46 roku. No, to jest oczywiście znany jakiś, że teraz to już po prostu się nie da, bo tu za chwilę ten. Ale jeżeli on był zdziwiony, to znaczy, że w Polsce wtedy kradli, to znaczy w tych okolicach 46 roku, czy też przed wojną, nie? No bo zdziwiło go w Anglii w 46. Nie, po wojnie zaczęli, Mateusz. Wcześniej był w skokach. No właśnie nie, bo wtedy by go nie zdziwiło, że w Anglii nie kradną. Czyli w Warszawie czy w innym mieście przed wojną kradli, więc to znaczy, że w Anglii współczesnej jest tak jak w przedwojennej Polsce. To jest po prostu tutaj proces myślowy, myślę, że bardzo, bardzo jasny. No i cóż to było za dzieciństwo? No takie dzieciństwo musztrowane, można by powiedzieć. No pan Maciej wspominał, że ojciec od czasu do czasu organizował dzieciom takie apele i dzieci w trakcie tych apeli musiały w trybie wojskowym stawić się w wyczyszczonych butach, elegancko ubrani i tak dalej. No nie wyobrażam sobie niczego lepszego, jeżeli chodzi o relacje ze starymi. Ojciec też mówił sporo o historii, no dzielił się tymi koncepcjami narodowymi, ale Maciej Giertych poszedł w inną stronę, poszedł w dendrologię, więc tutaj nauki przyrodnicze, skończył studia na Oksfordzie, więc to jest, no nie w kij dmuchał akurat. No, był też w Toronto, gdzie zrobił doktorat, wspomniałeś o tej Kanadzie, ale przede wszystkim był też wrażliwą duszą, prawda, Bartek? Zainteresował się poezją, nie tylko komórkami martwymi, ale też tymi wzlotami ducha i udało się trafić na próbki poezji Macieja Giertycha. Przyznam, imponujące. Tak, są imponujące. W ogóle zabrzmiałeś trochę tak, jakby, że Maciej Giertych poszedł w dendrologię tak jakby wbrew ojcu, nie? Że ten ojciec mu mówił, co to jakieś dendrologia, co to w ogóle ma być, nie? Że ten, a tutaj nie wiemy w sumie, co Giertych, Jędrzej myślał o dendrologii, natomiast faktycznie Maciej był przez jakiś czas jakimś takim trochę wolnym duchem, tutaj właśnie Toronto, tutaj coś tam, nie? No i tak jak powiedziałeś, Maciej Giertych pisał wiersze na przykład o koniach. Bardzo dużo nieodpowiednich dowcipów mam w głowie, więc może je zostawię na boku. Natomiast tak, ten wiersz nazywa się Szalone konie i leci, nie będziemy czytali w całości, natomiast tutaj początek i koniec. Szalone konie, dokąd wy? Ty biały dobry, ty czarny zły. Gdzie rwiecie lekki rydwan mój? Czyż nie słyszycie mych rozkazów? Mojego wio, mojego stój. Niesfornie mknąc wśród życia głazów, złowieszczo sypiąc skry, szalone konie, dokąd wy? I tam oczywiście to jest wiersz emigracyjny, tak? Tam Maciej Giertych tęskni za Polską, chociaż w sumie, no, czy on jakoś dobrze pamiętał tę Polskę, nie jestem przekonany. Chociaż, nie wiem, być może już wtedy był po pierwszych powrotach do kraju. Natomiast wiersz kończy się taką zwrotką, która płynie w ten sposób. Ten po bezdrożach, ten po drodze, wśród tętna kopyt, świstu rżenia. Rozbieżnie gnacie, rwiecie wodze, targacie duszy mej dążenia, moje uczucia, moje sny, szalone konie, dokąd wy? No i właśnie, no i jest też taki wiersz, który nazywa się Las. Tych wierszy w ogóle jest dużo w autobiografii Macieja Giertycha, swoją drogą Tajemnice rodu Giertychów, bo tak się nazywa ta książka. To jest taki tytuł trochę masoński, nie? Jakby są jakieś tajemnice, jest jakiś ród, prawda? To jest coś trochę dziwnego, coś podejrzanego. Natomiast Las w zimie to jest krótszy wiersz i on brzmi tak. Jakże piękne wiosną śniegiem kryte szczyty gór szwajcarskiej Jury. A, bo właśnie, siedział wtedy na szwajcarskiej Jurze. Dusza, serce rosną i śpiewam jak spity, hej te nasze góry. Oj nie nasze one, bo nasze daleko, dalej niż w istocie, z tęsknoty zrodzone, myśli me się wleką, myśli o powrocie. No i jak napisał, tak też zrobił, dlatego że Maciej Giertych wrócił do Polski, przyjechał tutaj, zaczął spotykać się z kobietą, która później została jego żoną, po czym został działaczem katolickim, który był bardzo solidnie umocowany w tych strukturach. W latach 80. był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. No i czymże byłaby książka jakiegokolwiek członka rodu Giertychów, gdyby nie czarno-białe zdjęcie spotkania tegoż członka z Janem Pawłem II. Oczywiście takie zdjęcie też dostajemy w książce Tajemnice rodu Giertychów, gdzie tam sobie taką grabę podają panowie obaj. No, to zazdro w ogóle, wiesz, tak jak ludzie przywożą tam z Rzymu jakieś tam, nie wiem, te certyfikaty błogosławieństwa, bo byli w tym tłumie, który tam był błogosławiony przez Jana Pawła II, a w najlepszych przypadkach, no, wieszają sobie zdjęcia faktycznie takiego spotkania, no to u Giertychów to tego musi być w cholerę, nie? I to naprawdę jakby to już traci po prostu swoją wartość, to jest jak zdjęcie z komunii, że no jakby casualowe zdjęcie z papieżem, okej, normalna sprawa. Jeśli chodzi jeszcze o ten tekst Tycnara z Rzeczpospolitej, no to dowiadujemy się tam, że w 1986 roku Maciej Giertych wszedł do Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa, którym był wówczas Wojciech Jaruzelski, bardzo, bardzo lubiany w rodzinie Giertychów. Rada była ciałem doradczym o niesprecyzowanych kompetencjach, za pomocą którego komuniści chcieli nawiązać kontrolowany dialog z opozycją. Nie udało im się to, bo opozycja zbojkotowała Radę. W każdym razie Giertych brał udział w pracach tej Rady do lipca 1989 roku. I cytuję dalej. Na ostatnim posiedzeniu mówił m.in., że politycznie nie wolno nam rezygnować z oparcia o Rosję. Zachód o polski Gdańsk bić się nie będzie. Natomiast Związek Radziecki nas militarnie ochrania, jest też wypróbowanym partnerem gospodarczym. No i poza tym, że to będzie teza, która się tutaj na niwie rodzinnej i na niwie publikacji jeszcze przewijać, również u syna Macieja Giertycha, no to mamy jeszcze inne jakieś takie podbitki związane tutaj z sytuacją geopolityczną. Mamy tekst Na co nam NATO? To jest tekst z 95 roku. Wyobraźmy sobie idealistycznie, że z takich czy innych powodów Polska zostaje przyjęta do NATO i otrzymuje gwarancję bezpieczeństwa. No, można sobie to wyobrazić. I oto po jakimś czasie Rosja ma jakiś konflikt z Ukrainą, czy też gdzie indziej i chce swoje liczne wojska z okręgu królewieckiego przetransportować, korzystając z węzła kolejowego w Braniewie. Polska unosi się honorem i mówi nie, Rosja jednak ignoruje nasz protest i siłą toruje sobie drogę. Czy nasi sojusznicy z NATO, gwaranci naszego bezpieczeństwa, przyjdą walczyć o Braniewo? Takie złudzenia może mieć ktoś, kto nie zna historii roku 1939, kto w ogóle nie zna historii. Skończy się na proteście słownym i krokodylich łzach. No, tego typu tezy oczywiście u Giertycha się bardzo często pojawiały. Mówił o tym, że wejście do NATO to podporządkowanie polskiego wojska dowództwu niemieckiemu i generalnie zachęcanie do tego sojuszu z Rosją już po upadku ZSRR było bardzo, bardzo mocno grane i będzie to też podchwytywał w przyszłości syn Macieja o imieniu Roman. Tak. Tak się właśnie nazywa. Tak, ja tutaj może jeszcze na chwilę wrócę do tego Jaruzelskiego. Wydaje mi się, że po tym wszystkim, co czytaliśmy, w rodzie Giertychów są dwa albumy ze zdjęciami. Pierwszy to są zdjęcia z Janem Pawłem II, drugie to są zdjęcia z generałem. Tak, no dzisiaj rozmawiałem z Szymonem Jadczakiem, pozdrawiamy, na temat Giertycha i właśnie na temat tych takich związków i młodego Giertycha, znaczy młodego Romana Giertycha i Macieja Giertycha z Rosją, że jest to dość niebywałe, że taki tekst jak Na co nam NATO, którego fragment przeczytałeś, powstał w 95 roku, czyli wtedy, kiedy po pierwsze trwały negocjacje z NATO. To nie było wcale takie oczywiste, że my do tego NATO wejdziemy. I tutaj masz jakiś taki tekst dużej postaci związanej z Kościołem, tak, związanej jakoś tam z papieżem Janem Pawłem, który próbuje podkopać jakoś te starania o wejście do NATO. I to jest wszystko się dzieje, wiesz, no 2 lata po tym, jak ostatni żołnierz rosyjski opuścił ten kraj. To się dzieje rok po aferze z Augonowem w ogóle i tam te wszystkie szpiegowskie historie, tego było dużo i przychodzi właśnie tutaj przychodzi nagle gość, który mówi, że trzeba się zbliżyć do Rosji i trzeba w zasadzie robić wszystko pod protektoratem tego kraju. No jest to nieprawdopodobne, ale czy jakoś bardzo... No nie wiem. Niemniej, oprócz tego, że Maciej Giertych był fanem Rosji, to był też fanem Pana Boga, na tyle dużym, że tego Pana Boga próbował wsadzić w zamian za teorię ewolucji do szkół i na uniwersytety. Tak, Maciej Giertych, o czym pewnie wielu z was wie, jest kreacjonistą, czyli w skrócie wierzy w to, że Ziemia została stworzona tak, jak zostało to opisane w Biblii, ma tam ileś tysięcy lat, znaczy, że bardziej parę tysięcy niż więcej i że tam ludzie równocześnie żyli z dinozaurami i tak dalej, tak? No i tym swoim zapatrywaniom dawał wyraz wielokrotnie, jest nawet wydany kilka lat temu taki podręcznik na temat kreacjonizmu Macieja Giertycha, który centralnie wygląda jak podręcznik taki szkolny, czyli to jest jakaś taka gotowa pomoc naukowa, pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, którzy chcieliby uczyć dzieciaki kreacjonizmu. Bardzo ciekawy wątek związany z kreacjonizmem pojawia się w autobiografii Macieja Giertycha, mianowicie cytuję. Kiedyś osobiście byłem zaangażowany w popieranie teorii ewolucji, spierając się na ten temat z moimi rodzicami, którzy odrzucali ją z pozycji jej niezgodności z prawdą objawioną o stworzeniu. W liście do redakcji Życia, londyńskiego tygodnika emigracyjnego z 1958 roku, broniłem nawet kiedyś pomysłu poszukiwania sposobów na powołanie życia w warunkach laboratoryjnych. W Oksfordzie około roku 1957 byłem na wykładzie przeciwnika teorii ewolucji. Odbywało się to w ramach klubu biologicznego w największej sali wykładowej w Clarence Laboratory. Sala była nabita po brzegi. Prelegent miał 90 parę lat, miał doktorat z biologii z Cambridge jeszcze z lat 80. XIX wieku. Na podstawie swojej wiedzy o metabolizmie białkowym tłumaczył, dlaczego teoria ewolucji jest nie do przyjęcia. Nikt nie rozumiał jego argumentów, a on nie rozumiał nas, ani biologii, jakiej nas nauczano. Bronił słusznej sprawy. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale czasami mówię za niego wieczne odpoczywanie. Wówczas my, studenci, wszyscy mieliśmy dobrą zabawę słuchając tego dinozaura. Dzisiaj jestem takim dinozaurem, więc jest tutaj jakaś taka samoświadomość Macieja Giertycha, nie? Że trochę chyba wszyscy mają bekę z tego kreacjonizmu i dzisiaj on jest na miejscu tego dziadka, z którego śmieszkowali w latach 50. Ale Maciej Giertych nie poprzestał na tym, że nie wiem, że pisywał jakieś teksty, które trafiały do nisz jakichś tam na temat kreacjonizmu, bo jak pisze Mariusz Urbanek w Polityce w 2007 roku w tekście Giertychowie Maciej i Roman, Maciej w swoim czasie rozpoczął w Brukseli kampanię na rzecz wyrzucenia ze szkół teorii ewolucji, bo nie znajduje ona poparcia w obserwacji. Giertych uznał legendę o smoku wawelskim i opowieści o potworze z Loch Ness za dowód, że dinozaury wcale nie wyginęły w epoce lodowcowej, także neandertalczycy do dziś żyją wśród nas, choć jest ich nieco mniej. no to jest akurat prawda, że jest ich nieco mniej. Na dowód pokazał zdjęcie amerykańskiego boksera. Eurodeputowany obliczył nawet, że wyporność Arki Noego musiała wynosić 14 tysięcy ton. To jest coś, co może dzisiaj bawić, ale tak naprawdę jest to w mainstreamie, powiedzmy, amerykańskich protestantów, którzy bardzo często mają podobne zapatrywania na to, skąd się wszyscy wzięliśmy i skąd w zasadzie wzięła się Polska. I tylko jeszcze dodam, że Maciej Giertych rozpoczął tę kampanię w Brukseli z okazji takiej, że po prostu był eurodeputowanym w jakimś momencie, do którego też dojdziemy, ale jeszcze nie w tej części podcastu o Giertychu, albo też o Giertychach. Tak jest. A co Maciej Giertych sądzi na temat narodu żydowskiego? No, wypowiada się na jego temat w samych superlatywach, stawia ich za wzór. Nie, otóż nie, jak wynika z rozmaitych źródeł, no już po transformacji ustrojowej Maciej Giertych, kandydując do Sejmu, startował z takimi hasłami jak ani Żydokomuna, ani Żydosolidarność. O tym wspomina Maciej Gach w swoim tekście z Histmaga, z portalu Histmag. W Wyborczej z 95 mogliśmy też przeczytać o tym, że Maciej Giertych wspominał o żydowsko-masońskiej mafii okrągłej stołu. No to są bardzo oczywiście wyraziste, ale też bardzo dobrze znane z para debaty publicznej polskiej określenia. No ale mamy też coś jeszcze tutaj. Mamy prawdziwą teorię, właściwie więcej tego zaplecza paraintelektualnego. Otóż w 1995 roku Maciej Giertych wydał taką książkę pod takim bardzo żywotnym tytułem Nie przemogą! Antykościół, antypolonizm, masoneria. A to tak brzmi w ogóle. Ja wiem oczywiście, o co chodzi w tym tytule, że jakby pasaran i że tutaj żadnych masonów i tak dalej, ale to brzmi jak podręcznik tego, jak być po prostu antykościelnym. I jak być masonem po prostu. Antykościół, antypolonizm, masoneria. I tam stwierdza, że Żydzi nie są pionierami, nie idą zdobywać świat czy ujarzmiać przyrodę. Osiedlają się wśród innych cywilizacji, najchętniej wśród bogatych. Zawsze grupowo, od razu tworzą swoją własną, odrębną społeczność i tak dalej. Tworzą swoje gminy, getta tworzą sami, to jest też cytat z tej książki, z własnej woli, jako dzielnice, w których żyją razem. Dopiero Hitler, odgradzając getta, stworzył pojęcie izolacji przymusowej. A Jezus Mary, to jest odcinek, w którym będzie sporo cenzurowania nazwisk, ale myślę, że domyślacie się go, o kogo chodzi. Drogi YouTubie, my tylko cytujemy. Proszę mnie nie demonetyzować tego odcinka. Nie, to będzie i tak wypikane. Chodzi oczywiście o malarza, malarza sprzed lat. No i co tam jeszcze? No było oczywiście więcej jakichś tego typu akcji. Wydał na przykład w 2007 roku książkę Wojna cywilizacji w Europie. Umieścił na tej książce flagę Unii Europejskiej i to była książka, która powielała te tezy. Tutaj czytamy, że zarówno nasze stanowisko, jak i żydowskie stanowisko ma sens, ale tylko w kontekście odnośnych cywilizacji. Jasno pokazuje to, że niemożliwa jest płaszczyzna porozumienia w kwestiach odróżniających cywilizacje. Nie? Także mamy tutaj bardzo wesołą wizję i też dosyć taką znajomą, mam wrażenie, ale już cytowałeś ten tekst Urbanka z Polityki i tam się pojawia nieco więcej na temat poglądów Macieja Giertycha i w takim sensie obyczajowym, ale też w takim sensie oczywiście paranaukowym, a nie naukowym. Czytamy u Urbanka. Maciej Giertych ujawnił wpływ hormonalnych środków antykoncepcyjnych nawet na tych ludzi, którzy ich nie stosują. Hormony dostają się wraz z moczem do ścieków, gdzie nie są skutecznie oczyszczane i wracają wraz z wodą do rur wodociągowych. No i to właśnie macie swoją kranówkę. Tego nie ma w tekście, ale to na marginesie. Szeroko udokumentowana jest demaskulinizacja i redukcja płodności u ryb w rzekach poniżej wielkich miast. Równocześnie stale obserwuje się spadek żywotności nasienia u wszystkich mężczyzn. Znaczy, w ogóle obserwuje się. Jakby kto chce obserwować, to obserwuje, to tak na marginesie. Tak? Maciej Giertych obserwuje to cały czas. Te fiksacje są bardzo charakterystyczne dla tego środowiska i tutaj jeszcze kończy Urbanek, że Maciej Giertych napisał to w książce Opoka w kraju. No i co jeszcze? A co z tymi masonami? Bo zaczęliśmy od masonów. Tu oczywiście Maciej Giertych też ma swoje teorie. No kto jest masonem? No prawie każdy tak naprawdę. To oczywiście jest jedna sprawa, ale na pewno Aleksander Kwaśniewski. Mogliśmy przeczytać o tym w Mózgościsku. To był tekst Jastruna z Polityki. I tutaj cytuję, po złożeniu przysięgi prezydenckiej przed Zgromadzeniem Narodowym pokłonił się Kwaśniewski, nie Giertych, w kierunku kamer telewizyjnych, trzymając prawą dłoń na lewej piersi z kciukiem prostopadle do góry. Gest ten nie, Bartek, nie martw się, bo gest ten nie jest w Polsce znany. Niezorientowani mogli sądzić, że ze wzruszenia zabolało go serce. Sądzę jednak, że kto miał to zrozumieć, zrozumiał. To jest jakieś takie, kto ma wiedzieć, ten wie, kto jest kumaty, ten wie, o co chodziło. Tak. Powiem ci, że jakbym był jakimś taką osobą typu Kwaśniewski, to czasami bym specjalnie robił takie rzeczy, nie? Po prostu jakiś, kładę rękę i podnoszę palec serdeczny o 3 centymetry w górę i kto zrozumie, ten zrozumie. Ta, cały czas chodzenie z takim rozwartym cyrklem, nie? Wiesz, tak. Jakiś... Tak, przychodzisz na konferencję prasową jako prezydent Polski i masz przy sobie cyrkiel. Po co panu ten cyrkiel? A nie wiem, tak wziąłem. Nie, córka ma geometrię dzisiaj w klasie. Patrzę w trójkąt do zdjęć, no tak. To jest w ogóle super, że gdyby wiesz, masoni mieli taki plan, żeby zawładnąć światem, nie, że oni mają w ramach swoich zajęć sugerowanie raz na jakiś czas, że tak rzeczywiście jest. Tak, nie? Tak. Trzeba rzucać jakieś takie ślady tego, takie te okruszki po chlebie, nie? Żeby tylko ktoś to mógł sobie tam taki pozbierać. Wink, wink, no. To jest super tok myślenia, no. Tak. Jest też profesor Maciej Giertych, autorem licznych książek. Moja ulubiona okładka, tutaj pozdrawiamy taki kanał na Instagramie Blade Kruki. Moja ulubiona okładka to jest książka Z nadzieją w przyszłość. Maciej Giertych, no powiedzieliśmy już dzisiaj, że był bardzo pięknym mężczyzną, ale jakoś nie szło mu uśmiechanie się takie PR-owe, powiedzmy, do kamery. No on wtedy się potrzebował uśmiechać się PR-owo, bo kandydował na prezydenta. No i ten uśmiech to jest taki uśmiech, wiesz, jak się ogląda czasami filmy gangsterskie i tam jest jakiś taki jeden gangster, który lubi torturować na przykład ludzi, tam, że tam zanim ci połamie palce, to będzie miał taki uśmiech właśnie. Nie? Jest to trochę groźne, ale z drugiej strony, Bartek, pomyśl, no jakby z czego tu się cieszyć? Wiadomo, w czyich rękach jest Polska. No tak. Wiesz, szczerzyć to się może Kwaśniewski, a nie Maciej Giertych, więc to jest zrozumiałe. No tak, rzeczywiście jest to niepokojące i to bardzo kontrastuje z tym tytułem Z nadzieją w przyszłość. No faktycznie lecimy na skrzydłach Pegaza po prostu. Tak, nie masz nadziei. Super. To jest totalnie wzlotowy uśmiech. Może to tej kranówy, no nieważne. No w każdym razie musimy tutaj przejść do meritum, chociaż no tutaj nie chcę uprzedmiotowić tej jakże zacnej, demokratycznej postaci, jaką jest Roman Giertych. Tak, to Roman Giertych jest tutaj gwoździem programu, więc zacznijmy od jego lat dziecinnych, takiego słowa należało użyć, żeby nie powiedzieć tego inaczej. No, w książce Roberta Krasowskiego Czas Kaczyńskiego, polityka jako wieczny konflikt, pojawia się taki portret, powiedzmy, no zręczny Romana Giertycha. Otóż, cytuję, Roman Giertych nie molestował kobiet. Na koncie nie miał też pobić, oszustw ani wyłudzeń, jak większość liderów samoobrony. Niemniej był równie nieapetyczny. Winna była temu jego rodzina. Wielopokoleniowy endecki klan, który zaszczepił mu poglądy przodków w wersji 1:1. Wychowany na prowincji, z dala od świata, wiedział o nim tyle, co pustelnik. Był wykształcony, myśli ujmował poprawną polszczyzną, jednak te myśli były mantrą przedpotopowego endeka. Nie lubił masonów, ateistów, kosmopolitów, socjalistów i komunistów. Nie lubił w sposób przaśny i siermiężny. Nie tyle z niechęci do lewicy, co do współczesności. Gdyby Dmowski chciał z zaświatów wskrzesić w III RP Narodowy Obóz, Giertych byłby jego ostatnim wyborem. Jezu, jaki to dis w ogóle dla takiej postaci. O nie, na pewno nie. I potem mówił do portretu Dmowskiego. Tak. Znalazłby w nim tylko antyzachodniość, klerykalizm i obskurantyzm. Nic z tego, czego lider Endecji oczekiwał od nowoczesnego Polaka. Mówił dużo o narodzie, o patriotyzmie, ale jego polityczny profil zdefiniowały, to jest ważne, nie poglądy, lecz obsesje. Zwłaszcza na punkcie homoseksualistów. Zanim został ministrem edukacji, dowodził, że za rządów SLD transseksualiści niemieccy za państwowe pieniądze uczyli dzieci, że płeć jest sprawą umowną. Dygresja. Nie wiem, jak u ciebie w szkole, Bartek. Mnie to za każdym razem omijało, jak niemieccy transseksualiści przychodzili do szkoły mówić o tym, że płeć jest sprawą umowną. Tak, a nie, chodzili, nie, tak? To u nas chodzili. Okay. Nie, to u nas chodzili. Aha. Myśmy ich nie rozumieli, mówili po niemiecku i po prostu przychodzili ci transseksualiści, rozdawali też pieniądze. Okej. Mówili, tam się pojawiało takie, przewijało jakieś nazwisko Soros, jakoś tak miało, więc... Nazwisko Soros-Żak. No to tak, to mnie to omijało, może za daleko od Warszawy. Mhm. I tutaj pisze Krasowski dalej, gdyby chociaż to mówił cynicznie dla politycznego interesu, ale on w to wierzył. W homoseksualistach widział mroczną siłę, która niszczy kolejne narody, ich rodziny, ich religię, tak, no i myślę, że to jest akurat ważny wątek w kontekście tej postaci, że tam jest bardzo dużo, to nie jest oczywiście jakieś mało charakterystyczne dla skrajnej prawicy. Co? Skrajnej prawicy? Nie, nie można tak być. To nie jest mało charakterystyczne dla tych środowisk, natomiast ta fiksacyjność poglądów to jest naprawdę coś istotnego tutaj. I jeszcze, jeżeli chodzi o to dorastanie, mówiliśmy o Macieju Giertychu, o tym, że był musztrowany. Jak wychowywał Maciej Giertych? No, tutaj wracając do tego wywiadu rzeki, no wychowywał bardzo wytwornie intelektualnie. Na pewno to dzieciństwo było bardzo, bardzo wesołe. Mianowicie pojawia się tutaj w wywiadzie zagajenie. Ulubione książki i Giertych mówi, że ja całe życie czytałem, moja mama była na tyle mądrą kobietą, że czasem pozwalała mi zostawać w domu i czytać zamiast iść do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Musieliśmy wiedzieć i byliśmy z tego często przepytywani. W jakim kraju mówi się jakim językiem? Jakie są główne rzeki, stolica, system polityczny i tak dalej. Ojciec przykładał do tego niesamowitą wagę. Potrafił zaczepić mnie w ciągu dnia i zapytać, z kim graniczy Sudan. Na marginesie, to jeżeli to się podaje w taki mało despotyczny sposób, to okej, no niektórzy się lubią bawić w takie quizy, nie wiemy jak to było powiedziane, ale dobra. Co więcej, tata organizował tak zwane debaty oksfordzkie. Dzielił dzieci na grupy, kazał losować pogląd i kłócić się w obronie tego poglądu, więc tak, no to nie jest robienie widoczków w parku i to nie jest gra w piłkę, tylko już poważna sprawa. Jestem ciekaw, czy im rzucał jakieś takie tematy na zasadzie, część z was to będą ewolucjoniści, a część z was to będą kreacjoniści i robimy debatę oksfordzką. I te dzieci na przykład się wkurwiały, że akurat były w tej drużynie, która jest za ewolucją na przykład i prosiły ojca, że nie, tato, nie, proszę, my chcemy być normalnie kreacjonistami, a on wtedy tłumaczył, nie, to chodzi po prostu o sztukę argumentacji. No jest to na pewno takie po prostu wytworne, może i prowincjonalne, jak tutaj padło u Krasowskiego, ale na pewno intelektualne dorastanie, które potem zdeterminuje te jego dalsze losy, prawda, edukację i karierę polityczną. Tak, ja tutaj może dodam, jeśli chodzi o ten tekst Krasowskiego, no ja się nie do końca zgadzam z Krasowskim co do tej jego puenty. Tutaj warto też właśnie dodać, że Krasowski napisał, to jest fragment z jego książki, w którym on podsumowuje pakt stabilizacyjny pomiędzy PiS-em, Samoobroną i LPR-em. Stąd ten początek, że Roman Giertych nie molestował kobiet, w przeciwieństwie do paru osób z Samoobrony, tak? I ja bym się nie zgodził z Krasowskim co do tego, że on w to wszystko wierzył na pewno i że to wcale nie jest cyniczne. Wydaje mi się, że dzisiaj wiemy troszkę więcej na temat Romana Giertycha. Wydaje mi się, że to jest trochę bardziej wyrachowana postać. To jest zdecydowanie postać cyniczna i na pewno był to gość dużo bardziej... jeśli ktoś nie był wyrachowany w tym rodzie, to raczej był to Maciej, który był jakimś takim trochę safandułowatym polskim narodowcem, o Romanie Giertychu absolutnie nie można tego powiedzieć. Wiesz nie? Co, a propos tego, co mówisz, pewnie tak, oczywiście można się z tym zgodzić, tylko to jest pytanie, wydaje mi się, że ten cynizm wyrasta jednak najpierw z jakiegoś takiego po prostu płomiennego światopoglądu. Tylko pytanie po prostu, w którym momencie ten płomienny światopogląd i przekonanie zmieniają się w cynizm, nie? Bo będziemy za chwilę mówić o rozmaitych przykładach tych młodzieńczych poglądów Romana Giertycha, nie? I można podejrzewać w niektórych przypadkach, że to niekoniecznie jest kalkulacja, nie? Więc Krasowski oczywiście, tak jak mówisz, już opisuje tego Giertycha z połowy pierwszej dekady XXI wieku i tak dalej, więc mamy już tutaj dojrzalszą osobę, nie? Ale no pytanie właśnie, w którym momencie robi się z tego strategia, a nie pierdolnięcie realne, nie? Jasne. No, wydaje mi się, że zwłaszcza u współczesnego Romana Giertycha jest to wszystko bardzo takie zatarte, tak? W sensie w zasadzie dzisiaj ciężko byłoby im powiedzieć, jakie rzeczywiście poglądy ma Roman Giertych, no chyba, że mówimy tutaj o homofobii, to oczywiście, że jest homofobem, tak? Natomiast i pewnie też jest antysemitą i tak dalej, no ale za to pewnie można by było dostać, prawda, pozwem, więc... Natomiast tak, jeśli chodzi o tutaj życie prywatne Romana Giertycha, to oprócz tego, że stary im tam... organizował debaty oksfordzkie, super to jest. To warto właśnie wspomnieć o tym, że małżonkę Barbarę poznał na zjeździe Młodzieży Wszechpolskiej w 1993 roku. On w swoim wywiadzie rzece z samym sobą Giertych opowiada, że zaprzyjaźniłem się z rodziną mojej żony, która była wówczas politycznie zaangażowana w ZHN. Ojciec Basi działał jeszcze w latach 60. w tajnej lidze narodowo-demokratycznej kierowanej przez Leona Mileckiego. Był też uczestnikiem wypadków marcowych w 1968 roku. Znał Adama Michnika, Seweryna Blumsteina, ale zawsze reprezentował poglądy endeckie. No więc jest to taki jeden wielki, prawda, endecki chów wsobny, można byłoby powiedzieć. Tak, że to wszystko zostaje w rodzinie w jakimś tam stopniu. Ciekaw jestem, czy na przykład, nie wiem, czy... A zresztą, co ja będę tutaj wnikał w wybory Romana Giertycha. No właśnie, poznał żonę Barbarę na zjeździe Młodzieży Wszechpolskiej w 1993. No i skąd się ta Młodzież Wszechpolska wzięła? No też, prawda, z głowy, z duszy i z serca Romana Giertycha, dlatego że tenże Roman Giertych założył, czy też wskrzesił Młodzież Wszechpolską w roku 1989, o czym powiemy za chwilę. Tutaj jeszcze taka przerwa na dygresję. Oczywiście, że w książce o Romanie Giertychu również jest zdjęcie z papieżami i to z dwoma papieżami, no bo tutaj jest zdjęcie z Janem Pawłem II i z Benedyktem XVI. No więc Roman Giertych w tym znaczeniu był, osiągnął trochę więcej niż jego przodkowie Jędrzej i Franciszek, tak? No bo Franciszek w ogóle nie poznał żadnego papieża, Jędrzej poznał tylko jednego, a Roman Giertych poznał aż dwóch, a może i nawet trzech, więc tak, tutaj go przebił. No i właśnie, Młodzież Wszechpolska. Jest to organizacja, która nawiązywała tradycją, mówiąc delikatnie, do przedwojennego Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Czym się ten Związek Akademicki zajmował? Mateusz wieloma rzeczami. Wieloma rzeczami. Zajmował się na przykład organizowaniem takich publicznych, słownych nagonek na Rutowicza, czasami też mniej słownych, i zajmował się też tępieniem Żydów. To jest fragment ze wstępu do książki z felietonami Romana Giertycha pod tytułem Możemy wygrać Polskę. To jest książka z 2001 roku. W którym Maciej Twaruk, to jest interesująca postać, bo to jest gość, który kiedyś był wysoko postawiony w Młodzieży Wszechpolskiej, w tych strukturach, a później się trochę tego krępował, tej całej przynależności, i pisze Twaruk w ten sposób. Zjazd Założycielski Młodzieży Wszechpolskiej przyjął deklarację ideową, w której odniesiono się do spraw istotnych zarówno dla ogółu młodzieży akademickiej, jak i odrodzonego państwa. W deklaracji domagano się szybkiej asymilacji mniejszości słowiańskich pozostałych w kraju Niemców, wzywano do lojalności wobec państwa polskiego. Na uczelniach Młodzież Narodowa postulowała oddzielenie studentów Żydów od studentów Polaków oraz wprowadzenie zasady numerus clausus dla studentów żydowskich. Zasada ta polegała na tym, by liczebność studentów żydowskich była proporcjonalna do odsetka ludności żydowskiej. Ten postulat zyskał duże poparcie na forum Sejmu. Ta, jak i podobne inicjatywy akademików z Młodzieży Wszechpolskiej były zwróceniem uwagi szerokiej opinii publicznej na trudności polskiej młodzieży robotniczej, chłopskiej z dostaniem się na studia wyższe, Tak, no więc to nie jest fragment tekstu, który miałby, nie wiem, opisywać krytycznie Młodzież Wszechpolską. Nie, tutaj pisze Maciej Twaruch o historii własnej organizacji i o ich wielkich sukcesach, takich jak na przykład dążenie do ograniczania liczebności studentów żydowskich na polskich uczelniach. Ta Młodzież Wszechpolska na przykład w Krakowie doprowadziła właściwie do usankcjonowania getta ławkowego, tak? Czyli ci studenci żydowscy mogli zajmować tylko jakieś wyznaczone miejsca. W ogóle ta młodzież endecka, narodowa była bardzo tam honorowana, co jest oczywiście wstydem jak chuj, ale nie chcę już o mojej alma mater, proszę pana, takich przykrych rzeczy dalej czytać. Jeżeli faktycznie, Jezu, zapominam o tym cały czas, że mnie to dziwi. Dlaczego? Nie, przestań. W każdym razie... Jestem katolikiem, Mateusz, nie miałem problemów na tej uczelni. Okej. No nas troszkę gnębiono, ale jakoś się tam doturlaliśmy do dyplomu. W każdym razie, co jest tutaj zabawne, jeżeli cokolwiek związanego z Młodzieżą Wszechpolską może być zabawne, no przez jakiś moment funkcjonowały dwie Młodzieże Wszechpolskie, to znaczy dwie organizacje o nazwie Młodzież Wszechpolska, bo narodowiec Hubert Piotrowski twierdził, że założył albo reaktywował, wskrzesił Młodzież Wszechpolską w 1987 roku, a przecież dopiero w 1989 roku Giertych zrobił to na dobre, zarejestrował i tak dalej, więc można się tak oczywiście bujać i te zarzuty się naturalnie pojawiały. No. Jest to na pewno wspaniała sprawa. No, czytamy tutaj znów, to jest wstęp Twaroga, ten cytowany przez ciebie. Po 1989 roku struktury Młodzieży Wszechpolskiej zaczęły się błyskawicznie rozrastać. Koła organizacji zaczęły pojawiać się w coraz to większej części Polski. Ukazywały się ulotki i plakaty informujące o reaktywowaniu MW w Olsztynie, Białymstoku, Krakowie. Organizację można było dostrzec w mediach. MW współorganizowała Kongres Prawicy Polskiej w maju 90 roku, a także dużą manifestację w Poznaniu w marcu tegoż roku pod hasłem Nie sprzedawać Polski Niemcom. Dlaczego? Oni to dobrze ogarną. Pikiety i marsze w obronie życia poczętego. W Białymstoku zaczęło wychodzić pismo Bastion. Jakiś czas później reaktywowano wydawanie Wszechpolaka. No właśnie, no to było też pismo w międzywojniu funkcjonujące. W 91 roku na 6. Światowym Dniu Młodzieży z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Częstochowie Wszechpolacy mieli własny obóz, w którym nocowało ponad 300 młodych pielgrzymów. Działaczy MW nigdy nie zabraknie w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. To jest takie, tak, jakby co, nie martwcie się, oni zawsze będą do Najświętszej Panienki będą sobie maszerować. No i co? Można by zapytać, a pewnie zapytacie, no dobra, ale ten Roman Giertych to taki, no nie wiem, czy on jest taki porywający, dlaczego to on akurat? No dlatego, że ta tradycja rodzinna była oczywiście już bardzo, bardzo rozwinięta i te wszystkie zjebiksy narodowe, no częściowo przynajmniej znały historię polskiego ruchu nacjonalistycznego, więc no kojarzyły przynajmniej postać Jędrzeja, tak? Mogły też kojarzyć Macieja Giertycha, który pełnił rozmaite funkcje. No więc tutaj pojawił się jakiś taki wrodzony autorytet, można by odnieść wrażenie, nie? Że to jest to nazwisko związane z polskimi narodowcami, więc możemy mu zaufać. I znowu wracamy tutaj do tekstu z Rzeczpospolitej. Takie pochodzenie miało dla Romana Giertycha ogromne znaczenie, gdy tuż po przemianach ustrojowych zaczynał działalność polityczną. Wśród narodowców wyjątkowo liczy się hierarchia. W naturalny sposób przenosił spuściznę przedwojennego ruchu narodowego, opowiada jeden z przyjaciół Giertycha. Był przygotowywany przez ojca do pełnienia ról przywódczych, pomógł mu też duży poziom pewności siebie i trzymanie ludzi na dystans, mówi Krzysztof Bosak, były poseł LPR, a obecnie jeden z liderów ruchu narodowego. Gdy zaczynał studia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, istniało już tam środowisko narodowe. Przez Giertycha zostało sformalizowane pod postacią reaktywowanej Młodzieży Wszechpolskiej. Nikt nie wspomina o wzroście, który musiał budzić respekt i budzi do dzisiaj, ale to być może nie było to najważniejsze, była to jakaś taka druga główna przyczyna, dla której to Giertych stanął na czele Młodzieży Wszechpolskiej. No i tak to właśnie się dalej już potoczyło. Tak, tak. Roman Giertych mierzy aż 1,97 m podobno według Google'a, znaczy jeśli wierzyć Google'owi, to tak jest. No ale faktycznie jest to dwumetrowiec. Kaczyński chyba kiedyś powiedział, że woli się nie fotografować przy Giertychu, bo on tam ma 1,69 m czy 1,70 m i to źle wygląda w kamerze. Tak, no faktycznie Roman Giertych nie dość, że rosły chłop, to jeszcze... No charyzmatyczny, no jest charyzmatyczny dosyć, no ma ten niski głos, dość sprawnie wypowiada się przed kamerą, więc zakładam, że pewne początki tej takiej, powiedzmy, retorycznej sprawności już były widoczne wtedy, kiedy zakładał Młodzież Wszechpolską. No i był jakimś tam rzeczywiście naturalnym liderem z uwagi na pochodzenie, więc no kurczę, czego chcieć więcej. No i Roman Giertych był też, bardzo szybko stał się autorem książek. No jesteś w takiej rodzinie, która po prostu, ci ludzie po prostu budzą się i pierwsza myśl, jaka im przyjdzie do głowy, nie wiem, o sojuszach z Rosją, musi być natomiast napisana i wydana na papierze, więc Roman Giertych tutaj też prawdopodobnie czuł ten oddech przodków na swoim karku. No i napisał w 1994 roku książkę, która się nazywała Kontrrewolucja Młodych. Jest to jego najsłynniejsze dzieło do dziś. No, to jest po prostu jakaś taka sytuacja, że wiesz, twój debiut jest najlepszą, co zrobisz, o, i to jest bardzo niewdzięczne. No to i to tak jest w tym przypadku. Kontrrewolucja Młodych jest to książka, którą pisał w wieku 21-23 lat i jest to też bardzo ważny tekst dla polskich nacjonalistów i pewnie też dla polskich ja nie wiem, co oni mają wspólnego z tą książką. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Nie ma czegoś takiego. Nie, nigdy nie było polskich nie ma to już? Pchasz na siłę tutaj, proszę pana, jakąś tezę. No nie ma takich Przepraszam. Ludzi. A na pewno, nawet gdyby byli, to na pewno Roman Giertych nie był nigdy... Nie był. Albo był. Ja słyszałem inaczej, ale to były złe języki. Rzeczywiście Roman Giertych, proszę państwa, proszę zapisać. Najlepiej, nie wiem, jakoś, kurczę, wydrukować powieść nad biurkiem. Roman Giertych nigdy nie był... Możemy tak się umówić? Roman Giertych nigdy nie był i nie jest ale. Tak. No i co? No i jest to książka, za którą Romanowi Giertychowi z jakiegoś powodu dostawało się wielokrotnie. Wspomniany Szymon Jadczak na przykład tam mu kiedyś wytknął, że co tam Roman Giertych na przykład pisał o kobietach. Spoiler, pisał, że powinny siedzieć w domu i w sumie się zajmować domem. No i Roman Giertych wtedy odpowiedział. Z rozrzewnieniem obserwuję, jak pan redaktor stara się przedstawiać moją książkę z durnowatymi poglądami dwudziestolatka i tak dalej, i tak dalej. Rozrzewnienie wynika z faktu, że na tylnej okładce jest moje takie fajne chłopięce zdjęcie, rzeczywiście jest, do niego jeszcze przejdziemy. Natomiast tak, no z jednej strony stara się przedstawiać tę kontrrewolucję młodych Roman Giertych jako książkę z durnowatymi poglądami, a z drugiej strony raz na jakiś czas odnosi się do tej książki z jakimś takim sentymentem, nie wiem, z pewną taką łagodnością. Cytuję tutaj za książką Kronika Dobrej Zmiany z roku 2017, czyli już z okresu, kiedy Roman Giertych, prawda, był zarzemkowany z Platformą Obywatelską. Wszystkim, którzy chcieliby skomentować te słowa, że sam jestem narodowcem, odsyłam do mojej książki Kontrrewolucja Młodych. Nie wszystkie tezy bym dziś podtrzymał, ale ocenę nacjonalizmu tak. Opisując relację nacjonalizmu do patriotyzmu, wskazałem na inne porównanie. Szał miłosny, a miłość. Za tak sformułowaną ocenę nacjonalizmu już w roku 1993 bardzo ostro krytykowały mnie ówczesne organizacje nacjonalistyczne, takie jak NOP, to jest Narodowe Odrodzenie Polski, czyli zalążek dzisiejszego ONR. No i to twierdzenie podtrzymywał też w wywiadzie Rzece i tam rzeczywiście znów zwracał uwagę na to, że no, on nacjonalizm krytykował w swojej książce i że Młodzież Wszechpolska go wtedy tam krytykowała i polscy nacjonaliści i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście coś takiego pada w tej książce, nie? Natomiast gdybyśmy mieli sprowadzić kontrrewolucję młodych tylko i wyłącznie do tego fragmentu, w którym on rzeczywiście stawia naprzeciw siebie patriotyzm i nacjonalizm i to jedno przyrównuje do miłości, a drugie do szału miłosnego, to byłby jakiś po prostu rekord olimpijski w cherry pickingu, nie? No bo to jest książka, która no absolutnie jest nacjonalistyczna i jest pisana z pozycji gościa, który ma poglądy narodowe. I ja wiem, że Roman Giertych po prostu dzisiaj na chuju staje, żeby tylko postawić się w jakiejś takiej awangardzie polskiego nacjonalizmu. Także ja już wtedy, zobaczcie, wiedziałem, do czego to wszystko może doprowadzić i tym chłopakom tłumaczyłem, że patriotyzm lepszy, no ale no nie, mordzia, tam pada dużo więcej rzeczy, które nie powinny były nigdy paść. Tak. No tutaj dokonała się jakaś selekcja ostra, ale podoba mi się w ogóle tego typu metoda, że ja nie tylko się jakoś tam dystansuję czy odżegnuję, ale ja jeszcze mówię o jakichś gościach, którzy mieli bardziej radykalne poglądy na zasadzie. Tak. Wie pan, jakie wtedy pojeby chodziło? Jezu, to są dopiero. Są dopiero. No nie są, bo przecież Roman Giertych też nie jest albo nie. Oczywiście jest. Nie. Albo był. Mateusz, czekaj, stop, zatrzymaj podcast. Nie jest. Nie, dobrze, więc jeśli chodzi o to, no tak, no kontrrewolucja młodych to jest takie pisanie manifestowe i płomienne. Tutaj w 2022 roku Piotr Czerniawski pisał o takim zjawisku jak zjawisko my młodów, to jest wzięte od my młodzi, coś tam, czyli jakiś taki po prostu młody działacz niby apolityczny, który mówi o tym, że my młodzi już po prostu musimy wziąć sprawy w swoje ręce, bo ci politycy, no i potem ci my młodzi kończą na jakichś takich rozmaitych stanowiskach. No i jak się tutaj to plasuje, to akurat Czerniawski mówił w kontekście TikToka Okiem Młodych, bardzo sexy nazwa Gen Z prawdopodobnie, no ale nie jestem genzetem, więc się tutaj nie wypowiadam. No tutaj pojawiają się jakieś takie rzeczy właśnie ściśle programowe. Tutaj nie mamy do czynienia tylko z jakimś pamiętnikiem tutaj młodego, przyszłego działacza, tylko faktycznie z jakimś politycznym manifestem. Mamy tutaj tę tylną stronę okładki, mamy to zdjęcie, bardzo sympatyczny młody człowiek, Roman Giertych, absolwent Wydziału Historii i student Prawa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i jest taki ciekawe właśnie tutaj. Pojawiły się podejrzenia, że to jest jakiś taki autoblerb, bardzo możliwe. W każdym razie czytamy tutaj pod pozorem spokoju i intelektualnych rozważań przewija się na stronicach tej książki prawdziwa pasja i olbrzymia młodzieńcza wola walki o zwycięstwo. Roman Giertych stoi na czele dynamicznego, ogólnopolskiego, młodzieżowego ruchu politycznego. Kontrrewolucja młodych jest programem tego nowego pokolenia polityków. Jedno jest pewne, jeżeli im się uda, to Polska wygra. Dlatego cały czas przegrywamy, chociaż tak naprawdę jesteśmy blisko zwycięstwa. Ale to o tym nie mówmy, bo to smutne sprawy. Nie jest to podpisane w żaden sposób. Ja wiem, że tego typu notki są pochwalne, ale to, że to nie jest podpisane i że to jest aż tak pochwalne, coś by mogło sugerować. Tak? Ale może Maciej pisał na przykład, nie? Może tato, napisz mi tego typu. Albo Jędrzej, wiem, że wtedy Jędrzej nie... Chociaż nie, jak zaczynał książkę pisać, to jeszcze żył. To jeszcze żył, no. W ogóle mi się podoba, że to jest pod pozorem spokoju i intelektualnych rozważań. Nie, czy ja ten pozór tam widzę, ten pozór intelektualnych rozważań tam... Czy ja wiem? Nie wiem, nie jestem pewien. W każdym razie tak. A propos... Dlatego napisali o pozorach, nie? Tak. To tylko pozory intelektualne, Mateusz. Nie przejmuj się. A propos tego zjawiska my młodów, no to my młodowy bardzo jest początek tej książki, w którym Roman Giertych bardzo tak zapalczywie stwierdza, że to nasze pokolenie ludzi młodych musi wziąć na siebie tę wielką odpowiedzialność i przeprowadzić w Polsce kontrrewolucję, to znaczy zmianę, która przywróciłaby to, co odwrócił komunizm. Nasze pokolenie jest pozbawione nadziei. Jesteśmy zmęczeni obłudą polityków, którzy ciągle mówią o reformach, nie zmieniając niczego. System, w którym żyjemy, pozbawił nas w dużej mierze tak charakterystycznej młodości, inicjatywy i męskiej, zdecydowanej woli walki o nasze prawa, o prawa naszej ojczyzny. Ta męskość, tutaj moje wtrącenie wróci jeszcze dzisiaj. Trzeba otrząsnąć się z tego snu. Jeżeli będziemy działać razem, jeżeli będziemy potrafili się zjednoczyć w walce, a będzie to walka z tymi, którzy boją się przyszłości, boją się nowego myślenia i tak dalej. To jest straszne pierdolenie. W każdym razie Roman Giertych tak przedstawia się jako młody, który znaczy jako przedstawiciel młodego pokolenia, który chciałby wziąć odpowiedzialność. Wspomina rzeczywiście o tym, że nowe pokolenie jest pozbawione nadziei i że są zmęczeni obłudą polityków. To faktycznie wynikało wtedy z badań. Tutaj już nie wskażę konkretnych wyników, ale czytałem jakiś czas temu, że faktycznie było tak, że w latach 90. bardzo trudno było przekonać w ogóle młodych wyborców do tego, żeby w ogóle poszli do urn, nie? Co nie dziwi, faktycznie ludzie byli bardzo do polityki zrażeni. Ale jednocześnie tutaj mówimy o tym my młodzie. Roman Giertych jest i nie jest my młodym, no bo on tutaj w ogóle w żadnym momencie tej książki nie ukrywa, że on jest zaangażowany politycznie. I jest zaangażowany w działalność konkretnej organizacji No i tak jak napisał Tomasz Wrzosak w książce Nacjonalizm i hegemonia, przypadek Młodzieży Wszechpolskiej, kontrrewolucja młodych to po prostu jest manifest programowy Młodzieży Wszechpolskiej. I tutaj Roman Giertych od początku zapewnia, że ta Młodzież Wszechpolska jest bardzo takim, jest jeszcze małą, ale sprawną organizacją. Tutaj cytuję. Pragnąłbym na początku omawiania planu działania poinformować czytelnika, że praca nad realizacją celów, które przedstawiłem, jest prowadzona od 4 lat przez Młodzież Wszechpolską i różne zaprzyjaźnione osoby i organizacje. Korzystanie z naszej dotychczasowej pracy powoduje, że przystępując do realizacji naszej kontrrewolucji, wychodzimy już z pewnym zapleczem. Na razie jest to kilkuset aktywistów, kilka tysięcy sympatyków w całej Polsce. No rozrośli się potem chłopcy, jak się wydaje, ale tak, na początku to była raczej taka niszowa i zgrzebna sytuacja. Tak jest. Co tutaj się jeszcze pojawia w tej bardzo ciekawej książce? No, pojawiają się rzeczy niepokojące albo jeszcze bardziej niepokojące. A co pisze Roman Giertych na temat pracy i na temat pracy na rzecz społeczeństwa i na temat tych, którzy to społeczeństwo chcą jakoś wykorzystać, wyzyskać? No posłuchajmy. Każdego karalucha, weszczy, kleszcza trudno jest przepędzić, a w Polsce tych pasożytów są tysiące. Jeżeli jednak będziemy pracować spokojnie, trzymając się zasad, które nam przyświecają, to pasożyty nie mają szans. Młody, potężny ruch, który stworzymy, to nie jest marzenie, to konieczność. Jeżeli tej konieczności nie sprostamy, nasze dzieci będą niewolnikami Europy, a Polska zostanie ponownie, jak za rozbiorów, służebnicą cudzą. No, przypomina to metaforykę z rozmaitych publikacji, nie tylko z lat 30. Również polskich, ale też tych takich jakichś, nie wiem, powiedzmy nasi tacy może zachodni sąsiedzi czy coś w tym guście. Tego typu rzeczy są charakterystyczne, ale to jest oczywiście tylko luźne skojarzenie, a nie dowód na to, że Roman Giertych jest... Pojawiają się też wątki związane z własnością. No tutaj jest mocno grane tą własnością prywatną. Czytamy, własność jest rzeczą świętą i nie można tej świętości negować, nawet w oparciu o prawa tych, którzy żadnej własności nie mają i tak dalej. Ludzka nędza, podoba mi się to pogodzenie, ludzka nędza zawsze była i zawsze będzie. Jest to pole do działania dla tych, którzy posiadają własność, by dawali innym zarobić, a gdy trzeba, to się bogactwem z innymi dzielili, tak? Czyli skapywanko, generalnie ingerencja tutaj jest niepotrzebna, bo przecież najbogatsi mają zawsze jak najlepsze intencje. No i tutaj rzeczywiście, no, Liga Polskich Rodzin, no, bywała jakaś taka prospołeczna, no, sama nazwa oczywiście coś tutaj sugeruje, ale nie tylko, ale przecież też bratała się z UPR-em i Roman Giertych z list UPR-u również startował w wyborach do Sejmu pod hasłem Młodość i Tradycja na przykład. No faktycznie, był wtedy młody i był bardzo przywiązany do tradycji, także nikogo absolutnie nie oszukiwał. Młodość i Tradycja napisane, przepraszam, takim westernowym fontem. Taki salon trochę. W ogóle nie? Ten western od 89 roku, od w samo południe po prostu i od słynnego plakatu jakoś był grany na rozmaite sposoby. A tak poza tym, no to w tego typu książce nie może zabraknąć rozważań dotyczących tolerancji i akceptacji i dotyczących rozróżnienia tego terminu, to znaczy, że no coś tam mogę tolerować, ale nie każcie mi akceptować i tak dalej, i tak dalej. Różni lewacy żądają od nas, normalnych ludzi, nie tolerancji, a właśnie akceptacji. I tak dalej, są jakieś tam różne przykłady, że no mogę tolerować sobie jakiś anarchistów, którzy nie chcą iść na wojnę i bronić ojczyzny, ale jeżeli palą flagę mojej ojczyzny, nie mogę tego tolerować. No ale potem jest oczywiście strzał z biodra. Głupota posunęła się do tego stopnia, że w niektórych elementarzach na zachodzie, na przykład w Anglii, przedstawia się rodzinę w 3 formach. Tatuś i mamusia, tatuś i tatuś, mamusia i mamusia. Pod pozorem więc tolerowania inności akceptuje się odchylenia od normy, czyli zboczenia. Te zboczenia przedstawia się na równi z normalnością i uczy się tego dzieci. Kto natomiast powiedziałby w Anglii publicznie, że homoseksualizm to zboczenie, może wylądować za kratkami. Dla takiego nie ma bowiem tolerancji, gdyż narusza normy wypracowane przez lewaków. Pomijając wszystko, to jest dosyć jasne, jaka to jest propozycja ideowa, ale to takie wymachiwanie tym, że na zachodzie coś tam. Jezus, jakie to musiało być... To jest grane oczywiście do dzisiaj, jak się okazuje, w różnych proporcjach, ale jakie to musiało być proste w latach 90., gdy nie było po prostu możliwości, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ktokolwiek tak napisał gdzieś tam, nie? Już pomijając to, czy to jest prawda, czy nieprawda, to można było tworzyć rozmaite historie na temat tego, że w Ameryce to feministki coś tam. Cejrowski też bardzo chętnie korzystał z tego numeru. Tak, już o tym mówili dokładnie. No, na przykład w WC Kwadransie, ale też w tych swoich książkach, typu tam Kołtun się jeży, że proszę pani, ja pani powiem, to co się dzieje w Anglii, to jest koniec, nie? I wtedy opowiadam opowiadasz jakieś takie niestworzone rzeczy, więc tutaj tego typu numer też został wykorzystany. Tak, no to samo przecież zrobił Tomasz Lis, obecny bardzo bliski kolega, I guess, Romana Giertycha w książce List z Ameryki. Przecież on też tam opisywał rzeczy i myśmy te rzeczy jakoś tam weryfikowali w trakcie researchu i okazywało się, że czasem nawet pół prawdy powiedział, ale drugie pół to było coś zupełnie innego i jest, proszę pana, jak w tym starym, prawda, wicu o tym, że tam rozdają na Placu Czerwonym rowery, wie pan, nie? To jest mniej więcej tak samo. Radio Erewań, tak. No. Jeśli chodzi jeszcze, Mateusz, o homoseksualizm, no to tutaj to jest istotny wątek w ogóle, że polscy narodowcy, no i w ogóle polska prawica i do dzisiaj miewają tak partie typu Konfederacja, oni się próbują zawsze przedstawiać jako tacy zdroworozsądkowi i którzy mają taki, wierzą w jakąś taką bezdyskusyjną prawdę, w coś, co jest po prostu, tak jest ułożony świat i po co coś tam zmieniać, tak? No i ten zdrowy rozsądek wchodzi na całego, kiedy właśnie Roman Giertych postanawia podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tolerancji. Dziś jednak tolerancję zaczyna się traktować jako podstawę akceptacji wszystkiego, nawet zła. Taka właśnie tolerancja akceptująca wszystko wynika ze stanowiska o względności prawdy. Jak można bowiem akceptować jednocześnie dobro i zło, rzeczywistość i fikcję, kłamstwo i prawdę? Jak można twierdzić, że nienormalne zboczenie, jakim jest na przykład homoseksualizm, zasługuje na pełną zrozumienia akceptację, gdyż jest to inna preferencja seksualna? Przecież tym samym stawia się na jednym poziomie rodzinę normalną ze zboczeniem, patologię ze zdrowiem i tak dalej, i tak dalej. Czy te słowa, Mateusz, mogłyby świadczyć o tym, że Roman Giertych jest Moim zdaniem absolutnie nie. Nie świadczył o tym. Natomiast jaka jest tutaj propozycja polityki prorodzinnej Romana Giertycha? Jest taka, cytuję. Najlepszą drogą do szczęścia jest żyć w zgodzie z naturalnymi zasadami moralnymi. Potrzeba taka leży w każdym z nas, nawet w tych, którzy te zasady te przekraczają. Który z chłopaków wiodących lekkie życie w młodości chce mieć za żonę kobietę lekkich obyczajów? Każdy mężczyzna chce mieć do swojej żony zaufanie. Potrzeba porządnej rodziny istnieje w każdym z nas, dlatego też nie możemy naszych szans na założenie takiej rodziny marnować przez niemoralne życie. I to też jest, proszę ciebie, klasyczek pierdolenia prawicowego, tak? Znaczy to takie bardzo często stawiane tezy, że te wszystkie feministki tak naprawdę to one tylko chcą, żeby tam mąż przynosił kasę do domu, a one tam zmywały blat w kuchni, nie? To jest bardzo, bardzo częste, też w kontekście homoseksualizmu, tak? Że tak naprawdę w głębi serduszka ty marzysz o kobiecie. Może coś ci się tam wydawać, to jest tylko faza, tak? Ale w głębi serca wiesz, jak jest. Wszyscy wiemy, jak jest. No tak, no Jezus Maria, skrajna prawica zawsze wie lepiej, czego potrzebujemy. Niepytana się wpierdala oczywiście ze swoim jakimś programem czy postulatem. No tak, tutaj jest dużo na temat tego relatywizmu moralnego, o którym zawsze trąbią prawice. No te skrajniejsze to musowo oczywiście, te mniej skrajne również. Czego jeszcze nie lubi Roman Giertych w połowie lat 90. No jest tych rzeczy oczywiście sporo. To nie jest jakiś sympatyk świata, sympatyk życia. Jestem smakoszem życia, nie powiedział Roman Giertych, 20-paroletni prawdopodobnie, może dopiero później to do niego przyszło, albo nie. Krytykuje też system edukacji, właśnie mówi o tym, że no tutaj dziecko z jednej strony wie, ile segmentów ma dżownica, albo jakie jest zalesienie Japonii, a nie ma pojęcia, co wynika na przykład z faktu odrzucenia istnienia prawdy, więc tutaj jakieś takie po prostu takie bryły, nie? Jeżeli chodzi o ideę, jest ta prawda taka niezawisła i nierelatywna w żadnym stopniu. Roman Giertych nie lubi też sztuki współczesnej. Czy to przypomina coś, nie wiem, to już po prostu nie chcę wymyślać, nie? Czy ktoś, aby nie lubił tej awangardy. Lubi pejzaże na pewno. Tak, ale to jakaś taka mimetyczna sztuka i tak dalej. A te awangardowe to już ten. W każdym razie, a tutaj zaczyna Roman Giertych, głupota doszła do... No właśnie, a propos. Roman Giertych zaczyna od słów głupota doszła do tego stopnia. W przypadku tej Anglii homoseksualistów mamy głupota posunęła się do tego stopnia. Ciekawe, ile razy to w tej książce padło, tego typu figura, bo on tak stara się tak gawędzić. Mówi, proszę pana, głupota doszła do tego stopnia, iż wchodząc do galerii można natknąć się na całe białe płótno, o którym, w cudzysłowie, autor z uporem maniaka będzie twierdził, że przedstawia ono na przykład słonie. Nie byłoby właściwie w tym nic dziwnego, gdyż maniaków w świecie dostatek, zdumiewa jednak fakt kupowania tych słoni za horrendalne sumy przez ludzi, którzy twierdzą, że sztukę tę rozumieją, lub przez utrzymywane przez nas muzea. Za nasze pieniądze, inaczej mówiąc. Sztuka, w cudzysłowie, taka dla przeciętnego, w nawiasie normalnego odbiorcy nie ma żadnego znaczenia i tutaj oczywiście Roman Giertych przedstawia jakąś taką swoją wizję kultury, której celem byłby człowiek, odbiorca, a nie kilka wzajemnie adorujących się, w cudzysłowie, artystów. Kultury, która wzruszałaby, smuciła, mobilizowała, poruszała, przypominała i przynosiła radość. No to socrealistyczna sztuka taka była, więc nie wiem w sumie, czemu tego nie przywołuję. Kultury, która byłaby przedstawieniem życia i pragnień narodu, narodu do tworzenia takiej prawdziwej kultury potrzeba jednak talentu, tak więc dzisiejsi w cudzysłowie artyści musieliby się przekwalifikować i jest żarcioch, bo przecież Roman Giertych potrafi być taki sardoniczny, może nie rozśmiany, ale podrzuci coś, mówi w nawiasie tutaj. Na przykład malarz w cudzysłowie Słoni byłby świetnym malarzem pokojowym. Kogo obchodziłoby, co on chce na ścianie przedstawić? Byleby była biała. Byleby była biała. Tak jest. Nic nie mówimy. To w żaden sposób nie jest jakiś taki pokrętny żarcik dotyczący tego, że Roman Giertych jest... Ale nie. No nie wiemy, nie wiemy. Nie, no to jest, tak, to jest zdrowy rozsądek na całego. Zresztą bo pamiętam, nawet z dzieciństwa pamiętam jakieś tego typu argumenty, jak ten gościu, co maluje białą ścianę tam i tam są słonie. Bardzo wiele dzieł sztuki zostało wymyślonych w takich dyskusjach, nie? Tak. Mhm. A nawet kiedy nie były wymyślone, to po prostu były przedstawiane jako to, co przedstawiały bezpośrednio i tam nikt nie próbował się w to wgrzebywać. No cóż, no Polacy lubią bitwę pod Grunwaldem. Fajnie, bardzo spoko. Mateusz, czy kobieta to człowiek? A czy Roman Giertych to... Nie wiadomo, w każdym razie. No, jeśli chodzi o... Właśnie są różne głosy, no. Są różne głosy. Ale no nie jest... Tak, umówmy się. A kobieta. Co pisze o kobiecie Roman Giertych? Pisze tak. Kobieta w domu. Taki winien być cel polityki państwa i zabiegów działaczy społecznych. Bardzo mi się podoba, że on tak efektownie na początku pisze kobieta w domu, kropka. Tak, takie budowanie efektowności swojej publicystyki na takich krótkich zdaniach, takich krótkich stwierdzeniach. Kobieta w domu, nie? Mhm. Zastanówmy się, jakie są przyczyny tego, że kobiety podejmują pracę zawodową. Jakie mogą być przyczyny, Mateusz? Pierwszą podstawową przyczyną jest kwestia materialna. Pensja męża po prostu nie wystarcza na utrzymanie rodziny. Drugą przyczyną jest tak zwana potrzeba samorealizacji kobiety. Aczkolwiek osobiście uważam, że kobieta najlepiej samorealizuje się w domu. Roman Giertych osobiście tak uważa. Mm-hmm. To jest jego osobiste zdanie, Mateusz. To jednak jest oczywiste, że wolę samorealizacji u kobiet należy uszanować. No i tak dalej. Tam polityka państwa powinna prowadzić do tego, żeby tam nie dyskryminować kobiet w pracy, ale trzeba je zachęcać do tego, żeby jednak siedziały w domu. No i tam oczywiście kończy ten swój wywód feministkami, no bo kim? To kobieta wychowując dzieci tworzy przyszłe społeczeństwo, nie ma nic bardziej wzniosłego. O niewoli kobiet w rodzinie gada garstka frustratek zrzeszonych w różnych ruchach feministycznych, które najczęściej wyładowują swoją agresję wywołaną tym, że im życie rodzinne się nie powiodło. Takie godne litości osoby są niestety lansowane jako wzór przez środki masowego przekazu, które w tym przypadku ewidentnie stają przeciwko zasadom zdrowego rozsądku, przeciwko zdrowemu społeczeństwu. Znowu zdrowy rozsądek, ale też to jest nawet urocze, że pisze to po prostu 20-paroletni Roman Giertych, który jeszcze był w ogóle, nie wiem, chyba jeszcze nie poznał tej swojej żony, bo tam poznał ją w 93, tak? Żony, która notabene zrobi doktorat później, o ile mi wiadomo, więc no, jest tutaj ta samorealizacja jednak jakaś tam, tak? Więc no jest to chyba było dość częste w takich licealnych dyskusjach, jak spotkałeś jakiegoś takiego prawicowca, że no, kobiety do garów, nie? Tylko że ten prawicowiec prawdopodobnie jedyna kobieta, z którą rozmawiał, to była jego matka i to nie tak, no bardzo, bardzo często tak było. Zresztą Giertych w tym wywiadzie rzece wspominał o tym, że jeżeli chodzi o te relacje z małżonką, no to jest partnerski układ i że nie ma tam żadnego patriarchatu. On mówi wprost o tym i używa tego słowa, nie? Także to ktoś zmiękł się, prawda, tak. Zlewaczył troszeczkę, gdy poznał kobietę, zakochał się w niej i po prostu stwierdził, że z nią będzie żył. No i dobra, no i to jest zdecydowanie, myślę, że lepsze i pewnie parę osób tutaj się z nami zgadza. Ale czego chce jeszcze Roman Giertych? Czego chcesz, Romanie? No, chcę nierozerwalnego małżeństwa, czyli to jest ten temat właśnie, który wrócił w mencenowej postaci. Jakieś kompletne pierdolenie, ale tutaj Giertych argumentuje, że jednym z fundamentów naszej cywilizacji było od wieków małżeństwo monogamiczne. W dzisiejszych czasach fundament ten uległ poważnemu zachwianiu. Jedną z poważnych przyczyn tego zachwiania jest niewłaściwe prawodawstwo. Dzisiejsze prawo nie zapewnia możliwości zawarcia nierozerwalnego małżeństwa. Każdy powinien mieć prawo zawrzeć nierozerwalny związek małżeński i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest o tym, że jeżeli te dwie osoby, zakładamy, że dwie osoby chcą faktycznie zawrzeć taki związek, no to powinny mieć ku temu prawo. How about, jeżeli chcesz po prostu do śmierci być w tym związku małżeńskim, to how about będziesz w nim i w razie czego, nie wiem, nie terroryzujesz drugiej osoby, która jest w innym na przykład momencie życia i coś się pozmieniało. No tego się nie dowiemy, ale domyślamy się, że takie poglądy na rodzinę Roman Giertych mógł wtedy prezentować. akurat w tej kwestii, tak jak mówiliśmy, mogło się trochę zmienić. No jest tutaj troszeczkę geopolityki oczywiście, no można się domyślać, że Młodzież Wszechpolska to taka bardzo harda organizacja, więc jest rozkmina dotycząca, no czego oczywiście, dotycząca sojuszu z Rosją, czyli rozmowa na zasadzie, co jeżeli Ukraina stwierdzi, że Przemyśl od zawsze był ukraiński, co zrobimy wtedy i tak dalej. Na zachodzie ukazałoby się może parę artykułów w naszej obronie, ale poza tym nikt palcem w bucie by nie ruszył. Rosja, nie mając z nami sojuszu, byłaby neutralna, o ile nie chciałaby zagarnąć na przykład Elbląga. To brzmi za śmieszne, ale nieważne. Litwa chętnie zajęłaby województwo suwalskie. No kurwa, nikt nie pytał, tak szczerze mówiąc. Ja nie wiem, ja czekam na stanowisko rządu litewskiego, czy faktycznie byliby tacy chętni. Oni to przeczytali wtedy i powiedzieli, zakrył nas. Sacrebleu, bo akurat francuscy agenci tam pracowali. Województwo suwalskie, które figuruje na mapach Sajudisu jako rdzennie litewskie. Jaka jest działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ażeby takiej sytuacji przeciwdziałać? Żadna. No i co? Jaka tutaj jest alternatywa? No właśnie, my chcemy do tej Unii, już coś gadamy, jakieś NATO, jakieś Unie Europejskie, ale Roman Giertych mówi wprost, żadne jakieś takie kocopoły, proszę pana, lewicowe, tylko sojusz z Rosją. Rosja natomiast uzyskałaby tak bardzo jej potrzebnego sojusznika w Europie, także dla wszystkich korzystne. Sojusznik taki jest Rosji bardzo potrzebny, gdyż ma ona gigantyczne problemy z muzułmanami oraz musi liczyć się z groźbą konfliktu z Chinami. Nam Rosja cywilizacyjnie nie zagraża. To raczej ona będzie od nas czerpać duchowo i kulturalnie, jak już to nieraz miało miejsce w historii. Konsekwencją tej przyjaźni byłoby również coś znacznie większego. Zadany zostałby śmiertelny cios koncepcjom zjednoczonej Europy pod przewodnictwem Niemców, socdemoliberałów i biurokratów z Brukseli. Plan zjednoczenia świata wypracowany przez masonerię ległby w gruzach. To jest cel i taka jest stawka naszej kontrrewolucji. No tutaj ostro gra, nie? Tak, to jest takie, że okej. Skumplowalibyśmy się z jakimś potwornym państwem, ale za to piekłoby dupę biurokratów w Brukseli, nie? Chociaż tyle, fajnie, dobrze. No. Tak, no jest to wspaniały przykład, bardzo w punkt identyfikowania, gdzie leżą nasze interesy narodowe i gdzie leży potencjalny agresor. Być może to, co przeczytaliśmy do tej pory, już jakoś tam przestraszyło tego słuchacza czy inną słuchaczkę. Być może nie. Natomiast jeśli tak, no to nie zapraszamy do kolejnej części podcastu, dlatego że będziemy omawiali w niej rozdział pod tytułem Plan działania. I to jest coś, co muszę powiedzieć ci we mnie wzbudziło jakieś takie dreszcze niepokoju. No bo nawet biorąc pod uwagę to, że im się tego planu działania w pełni zrealizować nie udało, no w jakimś tam stopniu udało się zrealizować, ale na szczęście nie w pełni, to jednak jest to jakiś taka część książki, która zawiera praktyczne porady dotyczące tego, w jaki sposób sprawić, że Młodzież Wszechpolska mogłaby, prawda, dojść do władzy albo być jakoś tam, prawda, istotna dla dalszego kierunku, w którym podążać ma Rzeczpospolita. No i czytamy tam na przykład tak, że trzeba organizować społeczeństwo, cytuję za Giertychem. Gdy będziemy zorganizowani, nikt nam się nie oprze i będziemy mieli taką Polskę, o jakiej marzyliśmy. Wszystkie nieszczęścia naszego kraju polegają w głównej mierze na braku dobrze zorganizowanego społeczeństwa po upadku 9-milionowej Solidarności, której ideały zostały zdradzone przez jej przywódców. W Polsce nie ma żadnego liczącego się ruchu społecznego itd. Zorganizujmy się, a nikt się nam nie przeciwstawi. Podejmiemy jeszcze raz wielką walkę o to, by Polska była Polską. No i jest też taki fragment, który jest szczególnie straszny dla mnie, mianowicie to jest fragment o zdobywaniu przyczółków, Mateusz. I on pisze, Giertych, że trzeba iść krok po kroku, zdobywając jeden przyczółek za drugim. Nadmierna prędkość powoduje, że na zakrętach pojazd wypada z drogi. Jaka metafora, proszę. My musimy posuwać się stanowczo i ostrożnie. Tam, gdzie będzie to możliwe, przyspieszać, a tam, gdzie będą zastawieni na nas sidła, zwalniać i omijać niebezpieczne rafy. Mamy czas. Jesteśmy młodzi. Na marginesie to jest dokładnie to, co dzisiaj mówią politycy Konfederacji. Także, że też oni mają czas, są młodzi. Jak ktoś tam im próbuje sugerować, że być może wejdą po wyborach w koalicję z PiS-em, no to oni mówią, że no, nam to jest niepotrzebne, my jesteśmy młodzi, jeszcze mamy czas i to by tylko tam zniszczyło partię, tak? A gdzie te przyczółki należałoby, Mateusz, organizować? Pisze Giertych tak. W wielkich miastach istnieją olbrzymie możliwości działania. Są to przecież uniwersytety, licea i duże grupy ludzi aktywnych politycznie. Należy koniecznie do grup tych dotrzeć. Oprócz pracy organicznej, takiej jak wykonywana w gminach, większe znaczenie ma tutaj działalność polityczna i społeczna na dużą skalę. Potrzebna jest skuteczna akcja mająca za zadanie opanowanie bycia społecznego w dużych miastach. Walka odbywać się będzie na dwóch płaszczyznach. Wpływów na struktury młodzieżowe, na przykład samorządy studenckie, organizacje pomocy studenckiej i tym podobne oraz na samorządy miejskie. miejskie, związki cechowe, stowarzyszenia społeczne. Na obydwu tych płaszczyznach musimy skonsolidować nasze siły. Czyli w zasadzie to jest propozycja po prostu przejmowania organizacji, struktur studenckich, które już istnieją, tak? A również tak samo również uczniowskich, tak? Czyli Giertych tutaj w zasadzie miał w głowie to, że kurczę, no fajnie by było, gdyby na przykład w twoim liceum gospodarzem szkoły czy gospodarzem klasy nawet był Wszechpolak, nie? No to już nas jakoś tam pchnie w tym kierunku jakoś tam, nie? Jest to coś, co mnie jakoś tam brzydzi i przeraża, muszę powiedzieć, ale nie wiem jak ciebie. No, samorządy studenckie, no bo Giertych tutaj też upatruje swojej szansy oczywiście na uczelniach, na uniwersytetach i pisze o tym, że jeśli chodzi o życie młodzieżowe, to już od kilku lat Młodzież Wszechpolska prowadzi na uniwersytetach całej Polski rozległą działalność. Działalność tę należy jeszcze zintensyfikować, ażeby całość samorządowego życia studenckiego znalazło się pod naszym wpływem, także wszyscy skarbnicy tutaj, klasowi i tak dalej. Musimy organizować i wygrywać wybory do parlamentów studenckich i starać się przejąć kontrolę nad organizacjami pomocy studenckiej. Wpływ na uniwersytety może zaważyć na przyszłym obliczu inteligencji w Polsce. Boże broń, tego nie ma oczywiście na końcu. No i co? Jest też wątek medialny, tak? To w dużym skrócie, no, jeżeli my dojdziemy do władzy, no to będziemy w odpowiedni sposób formować ten przekaz, to znaczy nie chodzi o to, że będziemy robić jakąś propagandę, tylko pisze Giertych, za pomocą władzy ułatwimy również realizację celów duchowych, gdyż uniemożliwimy prowadzenie destrukcyjnej działalności przez środki masowego przekazu. To, co oczywiście nazwiemy destrukcyjną działalnością, to tutaj jest osobna sprawa. To, co jest niezgodne oczywiście z linią tutaj młodzieży naszej. No i co? Rozpoczynając naszą kontrrewolucję, musimy mieć świadomość ważności wpływu na mass media. Wpływ ten można uzyskać tylko środkami walki politycznej. Abyśmy jednak mieli szansę poważnego zaistnienia politycznego, musimy wpierw stworzyć sobie substytut, jakiś środek zastępczy dla mass mediów. No tak, no to się zaczęło oczywiście klarować, no wiemy o związkach z pewną znaną toruńską rozgłośnią i ten wątek się oczywiście będzie przewijał na pewno też w drugiej części, ale jeżeli ktoś się zmartwił na przykład teraz, że o Jezus, jaki brutalny program, przecież to nie można, to ludzie są, przecież ludzie żyją, ludzie czują i to jest jakieś takie niegodne. Otóż nie, Roman Giertych uspokaja. Działalność społeczna i polityczna nie może w najmniejszym stopniu krzywdzić człowieka. Jeżeli naszym celem jest działanie w interesie ludzi, to nie możemy tolerować posunięć, które przyczyniałyby się do choćby najmniejszej krzywdy ludzkiej. Nasza działalność musi być moralna i uczciwa, a moralność jest wiadomo po stronie Młodzieży Wszechpolskiej, bo prawda nie jest relatywna, tak. I tutaj jakieś wartości moralne również relatywne nie są, także myślę, że mamy sprawę załatwioną. Nie? Koniec dyskusji, dziękuję bardzo. Tak, no to Roman Giertych też w tej książce daje znak, że jest wielkim fanem kapitalizmu i że, cytuję, obecnie czas skończyć z mitem złego bogacza. Bogactwo jednostki jest korzystne dla całego społeczeństwa. Wspominałem już o tym przy omawianiu jednej z zasad naszego myślenia, nierówności. Tak? Nasz ruch musi rzucić młodym ludziom hasło: bogaćcie się, zarabiajcie pieniądze, budujcie waszą przyszłość. Tutaj też widzę pewne powiązania z partiami, które funkcjonują dzisiaj i mają szansę na zdobycie licznych mandatów poselskich. No oczywiście chodzi o to, że im więcej w naszych szeregach będzie osób bogatych, którym wypalą biznesy, tym większe potencjalnie będą możliwości działania i większa będzie władza, nawet już taka pozaparlamentarna. No i oprócz tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, że tutaj po prostu, że bogactwo, że geje to nie, że kobiety w domu i tak dalej. W co najbardziej, Mateusz, wierzy Roman Giertych? Tak najbardziej na świecie. W Pana Boga? Pewnie tak, ale jest też po prostu siła przyjaźni, Mateusz. Cytuję. Są dwie metody łączenia organizacji. Pieniądze i przyjaźń. Nasza organizacja musi być oparta o przyjaźń, gdyż cele nasze wynikają nie z naszych ambicji, ale z troski o Polskę. Więc siła przyjaźni, super, tak? No. Że ich intencje są czyste. Przyjaźń, a nie pieniądze, musi zostać spójnią naszego ruchu. No to się nie udało. O ile wiem, Roman Giertych nie jest dzisiaj zaprzyjaźniony jakoś specjalnie z Młodzieżą Wszechpolską, ale być może wiele wspaniałych przyjaźni, na przykład z obozów Młodzieży Wszechpolskiej, może wiele wspaniałych przyjaźni się tam narodziło. No jasne, przykład, no wiesz, no poza tym znalazł przyjaźń gdzie indziej, nie? To mi przypomniało o tym, jak Donald Tusk w trakcie kampanii do wyborów parlamentarnych mówił o tym, że najważniejsza jest miłość i bardzo mocno to podkreślał. Nie? No tutaj myślę, że na tej płaszczyźnie udało się jakoś dogadać, więc rzeczywiście ta przyjaźń może nie była wieczna, ale jakoś tam chwilę trwała. Wracając do rzeczy niebezpiecznych, nie krzywdzić nikogo, ale no, w razie czego nauczyć się posługiwać, proszę pana, pistoletem. Poczytamy. Nasi ludzie muszą być odpowiednio przygotowani do walki z lewicą, która za wszelką cenę będzie broniła swojego monopolu władzy uzyskanego w roku 1945 z poparciem bagnetów sowieckich. wszystkich. Przygotowanie do tej ostatecznej rozprawy, kurwa. Jeśli jesteś skrajnym prawicowcem i jakby używasz określeń typu ostateczna rozprawa, tak jak ostateczne rozwiązanie i tak dalej. No ale wiadomo, tutaj dbałość o nic. No wiem, no ale wiesz, ktoś mógłby powiedzieć na przykład, że Roman Giertych jest... To jest jakby pewne ryzyko związane z tymi określeniami. Przygotowanie do tej ostatecznej rozprawy z lewicą wymaga, aby kadra, która mają przeprowadzić, była obeznana z działaniem. No i kto ma się tutaj rozprawiać oczywiście z lewicowcami? Wiadomo, że chłopy, smutnym jest, że w Polsce wielu ludzi związanych z polityką usprawiedliwia się, że im nie wychodzi, bo postępują etycznie. Taka gadanina dowodzi zniewieścienia klasy politycznej. My natomiast musimy do zagadnień politycznych podchodzić po męsku, z zaciętością, uporem i konsekwencją i skutecznością, i to już jest tutaj caps lockiem. No jest tutaj troszkę jakichś takich męskich wątków. Panowie i panie, zakażmy rękawy i weźmy się do pracy, do kontrrewolucji. Obojętnie zresztą jak to nazwiemy. No nie, kurwa, obojętnie, bo dałeś to na tytuł. I zróbmy z naszego kraju państwo i znowu wielkie litery normalne, rządzone przez twardych, odpowiedzialnych i uczciwych mężczyzn, a nie przez skorumpowanych, ślamazarnych lizusów lub półinteligentnych chytrusów. Jest tutaj bogato. No tutaj jest akurat spora konsekwencja i no, będziemy jednak władać tą Polską, kiedy te kobiety będą generować ciepło i zajmować się domowym ogniskiem, no bo wiadomo, nie? Tak, to Mateusz, może w takim razie, skoro już tutaj mówimy o jakichś tam rozwiązaniach, prawda, ostatecznych, to może zidentyfikujmy po prostu wroga. Kto jest naszym wrogiem? I tu cytuję za Giertychem. Nasi przeciwnicy są spadkobiercami i potomkami tych, którzy w latach stalinowskich współtworzyli władzę ludową i skazywali na śmierć tysiące niewinnych ludzi. My jesteśmy spadkobiercami i następcami tych zaplutych karów reakcji, zabijanych, więzionych, torturowanych, deportowanych przez Niemców itd., itd. No nie wiem, mi się wydaje, Roman, że waszymi przeciwnikami są też na przykład, nie wiem, geje. No i jakby taki gej, no nie musi być koniecznie spadkobiercą i potomkiem tych, którzy w latach stalinowskich coś tam odpierdalali, tak? No stary, w sensie tutaj jest trochę niekonsekwencji. Ja bym tutaj widział trochę więcej jednak przeciwników waszych, takich, którzy mogliby uznać słowa, które spisujesz, jako niepokojące. Jeśli chodzi jeszcze o przyjaźń, Mateusz, tutaj trzeba powiedzieć, że Giertych proponuje, w jaki sposób Młodzież Wszechpolska powinna imprezować. Co ma w zasadzie, jak powinno wyglądać party Młodzieży Wszechpolskiej? Otóż w strukturach naszego ruchu muszą być obecne elementy towarzyskie, gdyż one umożliwiają zawiązywanie się przyjaźni. Mówiąc o życiu towarzyskim, nie sposób nie wspomnieć o konieczności powrotu do pewnych tradycyjnych metod spędzania czasu w towarzystwie. Dzisiaj niestety przez spotkania towarzyskie rozumie się najczęściej libacje i tym podobne. My natomiast musimy wskrzesić kulturalne życie towarzyskie, które było źródłem radości i łączyło ludzi. Ja nie wiem, czy on tutaj pije do dwudziestolecia międzywojennego, ale jeśli tak, to o ile wiem, w dwudziestoleciu międzywojennym no było pite i to tak dość sążniście. I książki, które opowiadają o tym okresie, mówią o tym wprost. Ja nie wiem, kiedy było to kulturalne życie towarzyskie. Kiedy było tak, że ludzie się spotykali, nie wiem, czytali dzieła zebrane Jędrzeja Giertycha po prostu przy herbacie, nie? No, nie pamiętam takich czasów, a przynajmniej ja na takie imprezy rzadko chadzałem. No tak. Tak, chcemy się tylko przytulać i grać w Macao, to jest program Romana Giertycha, niesformułowany wprost oczywiście, tak jak nie jest jasne cały czas, czy Roman Giertych jest tym. No tak, no jest oczywiście trochę refleksji na temat tego obozu postsolidarnościowego, trochę na temat tego, że ci solidarnościowcy tak naprawdę, którzy rządzą, czy rządzili na początku lat 90. to solidarnościowa lewica, czyli lewica laicka, jak sam to określił oczywiście Roman Giertych, no jemu się marzy taki ruch społeczny, mówi o tym, że no gdzieś ta szansa została zaprzepaszczona. Tutaj mówi o tym, że z jednej strony będziemy tworzyć masowy ruch społeczny, a z drugiej rozpoczniemy walkę o przejęcie kontroli nad państwem, a więc nad centralnymi organami władzy. Dwutorowość ta nie oznacza jednak dysharmonii, wręcz przeciwnie, a żebyśmy mieli szansę osiągnąć wpływ na centralne organy władzy, praca polityczna opierać się musi na ruchu społecznym. I odwrotnie, a żeby ruch społeczny nie został zniszczony, musi mieć odpowiednik polityczny, który go będzie chronił. Więc tutaj wracając do tych mymłodów, no to nie ma zupełnie udawania, że no nie będzie żadnych jakichś takich dalszych ruchów, powiedzmy, około parlamentarnych, natomiast jest sporo tutaj jakichś okrągłości, bo jakichś takich konkretnych rozwiązań dotyczących, nie wiem, administracji czy gospodarki to Giertych przecież nie formułuje. No ale nie pojawił się tutaj jeszcze temat kościoła, który, jak się można domyślać, jest bardzo, bardzo istotny i Roman Giertych też mówi o tym wprost. Zwróćmy uwagę, że nawet dla niewierzących polskość kojarzy się z tradycją chrześcijańską, taką jak pasterka Wigilia, rezurekcja, a nie na przykład śmigus dyngus. Pomimo tego, że ta ostatnia tradycja jest specyficznie polska. Bez Boga słowo Polska oznacza jedynie administracyjnie wydzieloną powierzchnię globu, zamieszkałą przez ludzi mówiących językiem z grupy zachodniosłowiańskiej. Z Bogiem natomiast Polska to ojczyzna, matka wszystkich Polaków, obdarzająca każdego niewyczerpanym darem cywilizacji, kultury i tradycji, ale za to wymagająca poświęceń, służby, miłości i pracy. I tutaj mocny statement. Ci, którzy nienawidzą Boga i Kościoła, nienawidzą również Polski. Ci, którzy nienawidzą Polski, zwalczając ją, uderzają przede wszystkim w Kościół. Tak robił Bismarck, Hitler i Stalin. Tak robi dzisiejsza lewica. Chrześcijaństwo jest spoiwem i najistotniejszą treścią narodu polskiego. Także tutaj akurat, no, SLD też się bratało z Kościołem, więc trudno krytykować. Tutaj by się dogadali, bo akurat Leszek Miller też nie wykonywał jakichś ruchów. No a w każdym razie, jeżeli chodzi o program polityczny Giertycha, to nie mielibyśmy szans na zerwanie oczywiście tych świętych związków małżeńskich. To jest nierozerwalne małżeństwo tak naprawdę. Polska i Kościół katolicki. Nie? Tak, no i też na koniec może omawiania tej książki warto wspomnieć, że Giertych uważa, że absolutnie najgorsza byłaby sytuacja, w której Kościół jest ściśle związany z jakimś ruchem politycznym, z jakąś partią, że oczywiście musimy mieć szacunek do Kościoła, ale nie możemy tutaj łączyć jakoś specjalnie Kościoła katolickiego z naszą działalnością polityczną, no bo gdybyśmy tak zrobili, no to przecież to będzie miało negatywny wpływ na sam Kościół. No, co się wydarzyło później, wszyscy wiemy, a być może nie wszyscy, ale na pewno dojdziemy do tego jeszcze w Podcastexie, jak wyglądała ten rozdział Kościoła od działalności politycznej Romana Giertycha. Tak, no to była kontrrewolucja młodych, to była książka, która, no tak jak mówiłem, jest istotna dla Polskiego Ruchu Narodowego. No i to jest też odpowiedź, dlaczego tak dużo czasu spędziliśmy dzisiaj na tłumaczeniu zawiłości genealogicznych rodu Giertychów, no bo tak naprawdę te poglądy, które przedstawia Roman Giertych w kontrrewolucji młodych, one może nie są jeden do jednego tymi poglądami, które prezentował Jędrzej Giertych, no też z uwagi na to, że po prostu żyli i tworzyli w innych czasach, tak? No ale tak naprawdę duża część tych rzeczy to jest kopiuj i wklej, tak? Że to jest przykład poglądów, które są przekazywane z ojca na syna. I Roman Giertych na przykład jakoś, nie wiem, poglądowo jest super bliski Maciejowi Giertychowi, tak? Nie zdziwiłbym się, gdybym się dowiedział, że Roman Giertych jest kreacjonistą i uważa, że neandertalczycy są wśród nas, tak? I, znaczy nie wiem, być może jak się jeździ na obozy Młodzieży Wszechpolskiej, to można mieć tego rodzaju wrażenie, ale nieważne. W każdym razie, Roman Giertych... Aha, to złośliwe takie, no. To było złośliwe, podobnie jak takie stwierdzenie, że... A, zresztą. Jeśli chodzi jeszcze o twórczość Romana Giertycha, a może nie Romana Giertycha, była też książka Za błękitną kurtyną, Polski wywiad na tropie masonów. To jest książka science fiction, taka dystopia science fiction, która opowiada o tym, że w Polsce rządzą narodowcy, jest zajebiście, a w ogóle poza Polską jest Unia Europejska, do której na szczęście nie weszliśmy i ta Unia Europejska po prostu robi ze wszystkich gejów, po prostu tam są masoni, proszę pana, tam w ogóle jest tak, że geje też sypiają ze zwierzętami, no tam po prostu wszystko się tam dzieje, tak? Robią łapanki na młodych chłopaków. To jest książka, o której nie opowiemy dzisiaj. Opowiemy ją być może kiedyś w Podcastexie, dlatego że tego rodzaju pozycji było bardzo dużo i wydaje mi się, że to być bardzo atrakcyjnym źródłem pod jakiś konkretny, tematyczny odcinek Podcastexu pod tytułem Prawicowe dystopie i przestrogi, które są umieszczane w beletrystyce prawicowej. Ale jeśli ktoś jest bardzo ciekaw, co tam się dzieje w tej książce, to zapraszamy do filmu Koroluka o Giertychu. On tam o niej opowiada. No i dlaczego mówimy o tej książce, mimo że nie wiadomo, kto ją napisał, bo na okładce widnieje nazwisko Roman Bertowski, ponieważ są tacy ludzie, to są być może złe języki, a być może nie, którzy twierdzą, że to Roman Giertych jest Romanem Bertowskim i że Roman Giertych kiedyś Wszechpolakom rozdawał tę książkę i się bardzo chwalił, że to on jest jej autorem i tak dalej, i tak dalej. Roman Giertych zaprzecza, my nie wiemy, jak jest... Więc tak, to jest kolejna niewiadoma dotycząca Romana Giertycha. Nie ma. Dobrze, już? Wychodźmy już z tej stajni myśli narodowej, z tej kuźni, przepraszam, myśli narodowej, chociaż na jedno wychodzi. No jeszcze trzeba tutaj dodać, że oczywiście Giertych, no napomknęliśmy o tym startowaniu do Sejmu z list UPR-u. Giertych próbował też dostać się do Sejmu z bloku dla Polski, takiego narodowego bloku. W 1997 roku się to wydarzyło, no i nie powiodło się Romanowi Giertychowi wtedy oczywiście, w tym samym czasie. Tutaj część posłów, m.in. Marian Krzaklewski z AWS-u, jak czytaliśmy w Wyborczej w 1997, wstawia się za niejakim ojcem Tadeuszem Rydzykiem, który jest po prostu ciągany po prokuraturach, bo obrażał posłów, a przecież mówił prawdę oczywiście. Mówił tak naprawdę słuszne rzeczy. No i tutaj już czytamy w Wyborczej, że no jest pewne ryzyko albo jest pewna szansa, zależy jak do tego podejdziemy, że uformuje się jakiś tam ruch polityczny skupiony właśnie wokół postaci Rydzyka, i wokół Radia Maryja. Giertych działa sobie już aktywnie jako publicysta, między innymi w Rycerzu Niepokolanej, w Najwyższym Czasie, we Wszechpolaku oczywiście. Zdobywa te kolejne przyczółki prawdopodobnie, zdobywa rozpoznawalność, ale te jego dalsze losy oczywiście oraz powstanie Ligi Polskich Rodzin to już jest rzecz, którą poruszymy w odcinku kolejnym na temat Romana Giertycha. Nie w odcinku, który będzie za tydzień, ale który będzie niebawem, bo jest tutaj absolutnie o czym mówić. Także dziękujemy, że byliście z nami w tym trudnym dniu, w tym trudnym odcinku. Jest 450 stopni, a my wam czytamy program Młodzieży Wszechpolskiej z połowy lat 90., ale hej, ten podcast jest pełen niespodzianek i pełen tajemnic. Także wielkie dzięki i przy okazji zapraszamy na, żeby nie było tak niefajnie, na nasze social media, oczywiście podcastexowe, poza Facebookiem i Instagramem mamy od niedawna TikToka i mamy też Twittera, tylko tam już musicie się nakombinować, trzeba Podcastex i ten taki, to takie podkreślenie po X-ie, taką podłogę wpisać, bo inaczej wpadniecie w jakieś dziwne miejsca, ale zapraszamy. Właśnie sobie wyobraziłem, że ktoś na przykład poleca komuś Podcastex, mówi, słuchaj, taki fajny podcast, Podcastex, nie? I ktoś wchodzi i słucha programu Młodzież Wszechpolskiej, nie? Z 94 roku. Feel Good Podcast. Tak, tacy. A do sprzątania, nie wiem, do jazdy samochodem. Tacy jesteśmy. I zapraszamy na naszego Patronite'a i zapraszamy do kupowania nam kawy w serwisie Buy Coffee Tu. Te wszystkie linki są w opisach tego odcinka, na naszych socialach i tak dalej. Będzie nam bardzo miło, jeśli nas wesprzecie. Jak nas nie wesprzecie i po prostu posłuchacie, też nam będzie miło. I dziękujemy wszystkim osobom, które już nas wspierają i nas wsparły do tej pory. Dzięki wam ten podcast istnieje i mamy nadzieję, będzie istniał jak najdłużej. Bardzo, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Cześć. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.